spotkaniu Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Czerwińskiego. Za chwilę głos zabierze Krzysztof Czerwiński, kandydat na burmistrza Drawska Pomorskiego. W dalszej części spotkania zaprezentowani zostaną również kandydaci do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Dobry wieczór Państwu. Nie wiem, czy mikrofon nie będzie za głośno, postaram się krzyczeć, bo w tej klimatyzowanej sali jest Was tak dużo, żeby nie zagłuszyć. Szanowni Państwo, moje nazwisko Krzysztof Czerwiński i mam przyjemność i zaszczyt poprowadzić ten dzisiejszy wieczór. Wieczór, w którym nasz Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Czerwińskiego będzie chciał Państwu zaproponować i zaprezentować nasz program na kolejne 5 lat i na to, jak my widzimy dalszy rozwój naszej gminy, czyli zarówno miasta, jak i terenów wiejskich. I jeżeli będziecie Państwo oczekiwali tutaj tańca na róże czy śpiewania, to nie to lokalizacja. My chcemy się skupić na tym, żeby pokazać Państwu to, co według nas jest ważne, to, co według nas jest potrzebne, to, co według nas jest realne. Więc raczej nie będziemy opowiadali bajek, mimo że to jest popularne. I skupimy się na kwestii pokazania Państwu pewnego zakresu, o którym myślimy i który mamy zamiar, albo jesteśmy przekonani, że uda nam się zrealizować. Natomiast zanim dojdziemy do tego programu, to chciałbym Państwu przedstawić pewien aspekt, dlaczego w ogóle tu jesteśmy. Ta grupa, która przed Państwem jest, to jest grupa naprawdę bardzo rozmaitych osób z wielu różnych dziedzin, z wielu różnym doświadczeniem, z wieloma różnymi poglądami, ale to jest naszą siłą. Że każdy jest inny, natomiast łączy nas jeden wielki cel, że widzimy wartość rozwoju tej gminy. Ale to też grupa ludzi, z którymi rozmawiam i rozmawiamy już pewien czas. I również grupa ludzi, którzy pracowali z nami na potrzeby tego, co zostało zrobione przez ostatnią kadencję. I na razie chciałbym w bardzo dużym skrócie pokazać Państwu ostatnie 5 lat i to, co udało się zrobić na terenie naszej gminy. Bo mimo tego, że ten czas był dziwny. Jak Państwo wiecie, ostatnia kadencja była chyba jedyną taką w swoim rodzaju i w historii, przynajmniej naszej gminy, nigdy wcześniej nie odbyło się tyle nieoczekiwanych zwrotów zdarzeń, co w tej kadencji. Czyli tak naprawdę to jest to coś i ten okręg, i ten obszar czasu, w którym musieliśmy się zmierzyć z rzeczami, których nikt wcześniej nie robił. Więc trzeba było czasami z dnia na dzień odnajdywać się w nowej rzeczywistości i podejmować decyzje, które były bardzo szybkie, ale musiały być przemyślane. Tak naprawdę czasami było to na granicy ryzyka, coś się może nie udać, ale mieliśmy z tyłu głowy albo życie i zdrowie ludzi, albo kwestie zagrożeń związanych na przykład z wichrami, które tu były. Pamiętajcie Państwo, to rok 2019 to przejęcie przez gminę Drawsko-Pomorskie, zniesioną gminę Ostrowice, część zniesionej gminy Ostrowice i te wszystkie wyzwania, których nikt w życiu wcześniej nie przetrenował, nikt nie wiedział jak, nikt nie wiedział kiedy i nikt nie wiedział, czy się uda. Kolejnie to za chwilę. Więc zacznijmy od roku 2019. To, jak widzicie Państwo, 42 inwestycje na ponad 9 milionów złotych. Mówimy tu tylko o środkach pozyskanych na inwestycyjne. To m.in. przebudowa dróg Gdyńska-Zakopiańska. To wiele różnych innych mniejszych inwestycji. To też naprawdę początek przejmowania gminy Ostrowice. To ulica Wywiórskiego, Siemierskiego, czyli ta część parkingowa, część przed garażami, która była zaniedbana. Również ulica Złocieniecka. To te slajdy to jest raptem wybrana część poszczególnych elementów, które funkcjonowały. To w końcu remonty w szkołach, które zaskoczyły nas tym, że w 2019 roku, na początku naszej kadencji, jak Państwo wiecie, rozpoczynaliśmy ją w styczniu, nietypowo. Dwie gminy w Polsce zaczynały nietypowo kadencję w związku właśnie z przejęciem gminy Ostrowice. I nagle, tuż po rozpoczęciu, dowiadujemy się, że dostajemy informację z sanepidu, że dwie największe szkoły miejskie mają być zamknięte. W związku z tym, że
wcześniej były wystawiane decyzje sanepidu i przez ileś lat nie były one realizowane. Więc to jest kwestia tego typu, że musimy, czy Rada musi w przeciągu paru tygodni nagle w budżecie już uchwalonym znaleźć kilkaset tysięcy, żeby rozpocząć w trybie pilnym inwestycje w szkołach, żeby nie doprowadzić do ich zamknięcia. To też tak naprawdę ten pierwszy rok, w którym się uczyliśmy kompletnie nowych rzeczy. Ale nie przeszkadzało nam to prowadzić inwestycje, jak Państwo widzą, również na ulicy Mickiewicza, czyli to kwestia wykonania ponad 100 miejsc parkingowych przy jednym z największych osiedli. Więc rok 2019, jak mówię, zamknął się terminem tą kwotą 9 milionów. I tak naprawdę w tym roku okazywało się, jak wiele jeszcze rzeczy nie wiemy, jak wiele naprawdę musimy się nauczyć w tym, jak funkcjonować w nowym organizmie, który obejmuje kilka nowych sołectw, właśnie przyjętych. To też ten czas, w którym się dowiadujemy, że w miejscowościach, które zostały przejęte, nie ma wody. Więc w trybie pilnym trzeba podjąć decyzję, jak ten temat rozwiązać. I tak wchodzimy w rok 2020, który zaczął się niewinnie, a potem okazało się, że wchodzi nam pandemia. To, tak jak Państwo widzieliście, kwestia kolejnych kilkudziesięciu inwestycji, kolejnych dużych pieniędzy, które zostały wyasygnowane na, pomimo rozpoczynającej się pandemii, blokady i małego funkcjonowania. To też cały czas tereny wiejskie, które są i były od samego początku uznawane za równie ważne jak miasto. Miasto bez terenów wiejskich nie funkcjonuje. Również przybudowujemy części Starego Miasta, czyli nawet na przykład tutaj ulicy Cmentarnej, w lewej stronie, idąc z ulicy Sikorskiego. Tych inwestycji jest naprawdę bardzo dużo. Ograniczona możliwość dostępu do ludzi, rozmowy, to wszystko jest na zasadzie funkcjonowania pandemii. Łącznik między ulicą Słowiańską i 11 Pół Piechoty. Niby niewielka rzecz, ale dla mieszkańców terenu ulicy Słowiańskiej bardzo ważna. Nie muszą iść do Wodnej, po Włodzie wychodzą normalnie. To dalszy element związany z inwestycjami we wszystkich praktycznie szkołach. Tak samo w przedszkolach. Każda w tym obszarze miała jakąś swoją rolę i jakiś element inwestycyjny. Z mniejszych rzeczy kontener sanitarny na przystani kajakowej, również odpowiedź na oczekiwania turystów, mieszkańców. To było, jak Państwo widzicie, ponad 11 milionów w 66 zadaniach większych lub mniejszych. I tak kończył się rok 2020, zaczynaliśmy 2021. Pełny etap pandemii, praktycznie wyłączone funkcjonowanie. I wchodzimy w duże inwestycje, już finansowane ze środków zewnętrznych, ze środków perfilowskich, czyli przebudowa ulicy Ogrodowej, Polnej, Seminaryjnej, Mazurskiej. To wszystko staramy się, żeby jednak te środki zewnętrzne były największym elementem, który funkcjonuje w gminie. Bo informacja o tym, że Drawsko jest bardzo bogatą gminą, mocno różni się z prawem, więc umówiliśmy się od samego początku, że będziemy jak najwięcej środków pozyskiwali z zewnątrz, żeby te, mówiąc brzydko, złotówki pomnożyć. To również projekt większy, międzygminny, który obejmował przebudowę nabrzeża przy ulicy Piłsudskiego. No, w tym roku się okazało, że ten beton już jest pod wodą, więc tak jak mówię, to również największa inwestycja w tym czasie wspólnie do nas powiatem Drawskim, czyli droga Drawsko-Budowo, oczekiwana przez wiele, wiele lat, z budową ścieżki rowerowej. Jedna z największych inwestycji powiatu chyba w tej kadencji, jak dobrze pamiętam. Gmina dołożyła tutaj prawie 3 miliony złotych. Jak najbardziej od samego początku uważaliśmy, że jedna z najważniejszych inwestycji, jeżeli chodzi o kwestię drogową, bo połącząca miejscowości tak naprawdę nawet najbardziej turystyczne, i uważaliśmy, że przy tak dużym dofinansowaniu, które można dostać, jak najbardziej trzeba było to wykonać. Więc to nadal jest ten obszar, gdzie wszyscy jeszcze zastanawiamy się, co się będzie działo, co nas wyłączy. To kolejny element to przebudowa ulicy Sikorskiego, również z powiatem. I tak kończymy rok 2021, czyli 80 zadań na wartość prawie 30 milionów złotych, z tego większość ze środków zewnętrznych. I cóż, mamy rok następny, 22, 74 zadania za też spore pieniądze. Nadal inwestycje, ale co się dzieje w 22? W lutym mamy rozpoczęcie wojny w Ukrainie. I tutaj jest wielkie podziękowanie do mieszkańców, którzy naprawdę się odnaleźli w tym
bardzo, bardzo szybko, bardzo mocno i bardzo sprawnie. Zorganizowaliście Państwo i pomoc dla ludzi, i pomoc żywnościową. To również nasi partnerzy z Niemiec pomogli nam niesamowicie, bo dostaliśmy telefon z dnia na dzień, że jedzie do nas 5 tirów żywności, materiałów dla Ukrainy. To też dzięki Państwu i szybkiej Waszej pomocy udało nam się to szybko rozdysponować. Ale to też dalsza część niełatwych inwestycji, bo co za tym idzie, wojną zmieniają się nam warunki rynkowe, ceny materiałów i dostępność do materiałów zaczyna, mówiąc brzydko, wariować. Nadal korzystamy ze środków zewnętrznych. Praktycznie większość tych inwestycji dużych jest robiona ze środków zewnętrznych, rządowych, covidowych, RFIL-owskich, ale ze środków zewnętrznych. W największych dofinansowaniach mieliśmy poziom mniej więcej 90% dofinansowania, czyli 10% było naszego wkładu. Czyli tak naprawdę z każdej jednej złotówki mogliśmy zrobić 10. Więc dlatego też takie ilości, takie kwoty i taki wygląd, bo inaczej tak naprawdę nie byłoby nas na to stać. Najprościej w świecie mówiąc. To też ten rok, który zaskoczył nas bardzo mocno zmianami ceny, jeżeli chodzi o urząd, gminę. Bo jak Państwo pamiętacie, w tym roku zmieniły się nam bardzo mocno stawki związane z prądem, gazem, tymi wszystkimi elementami, które są dla każdego nas w domu bardzo ważne, ale w naszym przypadku te ceny były razy 10, co najmniej. Przykładowo nasza szkoła, jedna z naszych szkół miejskich, miesięcznie za gaz, za ogrzewanie płaciła faktury na poziomie 7-8 tysięcy złotych. Po tym chwilowym uwolnieniu cen rynkowych okazało się, że pani dyrektor przyszła do mnie z fakturą za kwotę 92 tysiące złotych za miesiąc. W stanie przedzawałowym z informacją, że ma pieniądze na 2 miesiące i nie wiadomo co później. Oczywiście coraz jeszcze później rzeczywiście te ceny zostały wyregulowane i szkoły zostały objęte kwestią regulacji cen, bo inaczej naprawdę byłoby to no nie do udźwignięcia. Mając 5 szkół przy takich tego typu finansowaniach nie bylibyśmy w stanie tego utrzymać. Ale pomimo tego wszystkiego nadal udaje nam się to, mówiąc brzydko, jakoś poukładać i tu również współpraca z wieloma innymi instytucjami, czy z Zarządem Dróg Wojewódzkich, czy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, już wtedy prowadzone rozmowy pozwalają nam na to, żeby również finansować i prefinansować zadania, które nie do końca są zadaniami innymi, a obejmują inne tereny, m.in. drogi wojewódzkie i drogi krajowe, o czym za chwilę. Tak jak Państwo widzicie, ten obszar ulicy osiedla Stanisławskiego, Michałowskiego, Wieńskiego. Obszar, który, pamiętam, to od lat 60. nie był modernizowany i był to obszar mocno oczekiwany. To też kwestia terenów wiejskich, droga gminna w miejscowości Dolewo. Czasami wydaje się, że to są małe odcinki, ale dla mieszkańców danej miejscowości są one bardzo ważne. I wierzcie mi Państwo, w każdym sołectwie, w każdym ich sołectwo jest najważniejsze. Ja ich też rozumiem. To również Zarańsko, to jest budowa drogi z odwodnieniem na osiedlu mieszkaniowym po prawej stronie. To również modernizacja pomostu nad jeziorem Mokra i wiele, wiele, wiele innych inwestycji. Tak naprawdę, no, generała Sikorskiego ulica, czyli stary nasz sklep ogrodniczy, który wygląda jak wyglądał, w chwili obecnej wygląda tak, jest przekazany do użytkowania stowarzyszeniom oraz jest tam dzienny dom seniora. Więc to też jest pokazanie tego, jak patrzymy na kwestie osób starszych, tych, których jest coraz więcej, czy nam się to podoba, czy nie. Ale tak jest. To również dalsza modernizacja naszych szkół. To jest SP numer 2, kto chodził, pamięta, jak wyglądała. Tak jak mówię, rok 22 to 74 zadania na kwotę ponad 18 milionów złotych. I wchodzimy powoli do roku 23. No i zastanawialiśmy się, co będzie w 23. Już teoretycznie przerobiliśmy praktycznie wszystko. 60 zadań, kwota ponad 18 milionów złotych również. I nadal się okazuje, że ten element związany z gospodarką, z tym całym rynkiem,
Okazuje się, że nie pomaga, a nadal jest coraz ciekawy. Ale udaje nam się pozyskać spore pieniądze na jedną z największych inwestycji na terenach wiejskich, jeżeli mówimy o inwestycje drogowe, czyli przebudowa drogi gminnej w Nętnie. To jest kwota ponad 7 milionów złotych, praktycznie cała miejscowość. Od początku do końca mieszkańcy oczekiwali na tę drogę kilkanaście lat. To również budowa sieci wodociągowej, kanalizacji satelitarnej między Ostrowicami a Szczytnikami. Już mówię dlaczego. Okazało się, że na terenie Ostrowic oczyszczalnia ścieków, która była tylko z nazwy oczyszczalnią ścieków. Mieliśmy dwie możliwości. Albo budować nową, albo przepiąć Ostrowicę do Drawska, do naszej oczyszczalni, która jest w stanie to przyjąć. Kwotowo okazało się, że budowa nowej oczyszczalni to jest mniej więcej 25-30 milionów złotych. Przepięcie Ostrowic to jest około 13. Udało nam się pozyskać środki zewnętrzne, między innymi również też na budowę świetlicy w Żółtym. I z tych środków zewnętrznych finansujemy przepięcie całego obszaru po zniesionej gminy Ostrowice do nas. Między innymi zabezpieczenie również miejscowości, które są na trasie. Czyli praktycznie chcemy zabezpieczyć cały obszar tych sołectw poprzez podpięcie do kanalizacji sanitarnej. Świetlica w Żółtym, temat morze, bo omawiany przez wiele, wiele lat, bardzo oczekiwany przez mieszkańców. Dostaliśmy pieniądze, ogłosiliśmy przetarg i okazało się, że najniższa oferta jest 2,5 razy większa niż mamy pieniądze. Więc nie było możliwości pozyskania większych środków. Zaczęliśmy od drugiej strony, ograniczaliśmy metraż świetlicy. W trzecim przetargu, po weryfikacji praktycznie całej dokumentacji, okazało się, że jakimś cudem strzeliliśmy się w kwotę. Efekt, widzicie Państwo, jest, działa, funkcjonuje, mieszkańcy są zadowoleni i czekali naprawdę wiele, wiele lat. Ale prawda jest też taka, że w tym czasie kolejne, czyli bloki, również dofinansowanie na poziomie 80%. Kwota budowy dwóch bloków to jest ponad 16 milionów złotych. Z tego 80% to są środki zewnętrzne. Czyli nasz wkład z TBS-em to jest około 20%, jak łatwo policzyć. To jest tak dokładnie też, jak mówiłem, dofinansowanie remontu dróg wojewódzkich. Tu mamy akurat wyjazd do Zarańska, czyli Gogułczyn, Zarańsko. Dokazało się, że docelowo województwo dołożyło pieniążków i udało się to robić praktycznie cały ten obszar. To również jedna z największych inwestycji wodno-kanalizacyjnych, czyli podpięcie Oleszna i Mielenka. Oleszno, nowa instalacja wodna, nowa instalacja kanalizacyjna. Jak Państwo pamiętacie, słynne filmiki z TVN-u z 2018 roku, gdzie woda była w kolorze bourbonu, no, ale tak nie smakowała. Więc to była jedna z najważniejszych rzeczy dla tych mieszkańców. Również środki zewnętrzne, jak Państwo widzicie, dofinansowanie na poziomie 11 milionów złotych. Cała inwestycja powyżej 14. Tak jak mówiłem, 23 rok to ponad 60 zadań za kwotę ponad 18 milionów złotych. To tak bardzo krótko, bo żebyśmy omówili wszystkie, to sądzę, że Państwo by się tego nie wytrzymali, a ja bym i tak wszystkiego nie był w stanie omówić, bo policzyliśmy, to te ostatnia kadencja to jest ponad 86 milionów złotych w inwestycjach i to jest ponad 330 różnych projektów. To tak bardzo, bardzo oględnie, bardzo szybko i chyba te największe, które najbardziej zapadają w pamięć i były chyba jednymi z najważniejszych, przynajmniej dla tych mieszkańców, których dotyczyło. Mamy też świadomość tego, że wiele rzeczy się nie udało zrobić, tak? Mamy też świadomość tego, że w paru przypadkach, pomimo tego, że uzyskaliśmy pieniądze ze środków zewnętrznych, nie podpisaliśmy umów. Dlatego, że po ogłoszeniu przetargów okazało się, że dofinansowanie miało być na poziomie 80%, a było na poziomie 20%. Takie były stawki przetargów, takie były oferty oferentów. Przykład, jedna ze świetlic na terenach wiejskich, zakładaliśmy według kosztorysu mniej więcej 680 tysięcy. Najniższa oferta była 2 700 tysięcy. Tak to właśnie wtedy wyglądało, więc to by można było długo opowiadać, ale nie o tym mówię. Patrząc z perspektywy tych 5 lat, tego jak one wyglądały, tego czego nie wiedzieliśmy i tego co musieliśmy sobie w biegu dorobić. Czasami było tak, że był wniosek do rady, że trzeba sesję w trybie pilnym w przeciągu 2-3 dni zwołać.
bo okazało się, że albo wpłynęły pieniądze, albo trzeba było coś zmienić, albo jest szansa, że można pieniądze pozyskać, ale jest potrzebna zgoda Rady. Tak to wyglądało, jak Państwo widzicie, czy nam się udało, czy nie, to Wy oceniacie, nie my. My przedstawiamy tylko to, co zostało zrobione. Pełna lista, szczegółowa lista tych wydatków jest opublikowana, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, proszę skorzystać, wszystko dokładnie widać, co do złotówki, co było zrobione, gdzie i w jakich kwotach. To tyle, jeżeli chodzi o przeszłość. Czyli płynnie powinniśmy przyjść do przyszłości i do tego, co chcielibyśmy Państwu zaproponować jako naszego programu. Ale zanim dojdę do tego elementu programu na lata dalej, czyli 25 i wyżej, to chciałbym się skupić jeszcze na roku 24, tym, w którym w chwili obecnej jesteśmy i tym, którym dzisiaj jeszcze funkcjonuje do końca kwietnia w tym składzie Rady i z tą osobą, która stoi przed Państwem, co będzie po 7 kwietnia, zakładam, że będzie w tym gronie i z tą osobą stojącą przed Państwem. Jeżeli będzie inaczej, to będzie inaczej, to już Państwo decydujecie, ale to, co wiemy na już, tak? Na rok 24 mamy zatwierdzony budżet. Budżet został zatwierdzony w grudniu poprzedniego roku. Budżet przewiduje ponad 28 milionów na inwestycje w tym roku. Część to jest dokończenie inwestycji tamtegorocznych, tak jak droga wnętnie, no ta inwestycja jest dwuletnia, więc samo przez się część finansowania w tym roku, ale to również dalsza część przebudowy ulicy Cmentarnej w Rasku, to również rozpoczęcie przebudowy w sumie tak mocno oczekiwanej części osiedla Mickiewicza, czyli ulicy Prusa i Mocow Mickiewicza do Toruńskiej, prawa strona, tam gdzie wszyscy parkują w tej chwili na, nazwijmy to, trawniku, znaczy o tym, co do niedawna było trawnikiem. Więc ten obszar również zamierzamy przebudować. Ta przebudowa również będzie obejmowała ten obszar związany z garażami przy ulicy Mickiewicza, tym garażowiskiem od ulicy Wiewiórskiego. To również przebudowa ulicy Jeleniogórskiej i Zakopiańskiej, ona już się rozpoczęła. Przetarg został rozstrzygnięty, mamy wykonawcę. W tej chwili już z tego, co widziałem, jest złożony materiał i na dniach ma ruszyć z modernizacją, czy tak naprawdę z budową tej drogi, bo tam ciężko mówić o modernizacji, bo tam jest piasek. Dalej to ulica Boczna, czyli centrum miasta. Zakładam, że Państwo wiecie, gdzie to jest, bo część ludzi ma problem z Boczną. Okej, okay. Kto wie? Dobra, ty ciężko by było, żebyś nie wiedział. Dobrze, kasyno, tak? Czyli ten las przed kasynem, który wjazd do starego PZMOT-u, krzyżówka z 11 stopni piechoty, tak? Dalsza część to jest kanalizacja Ostrowice Rydzewo, kanalizacja ulica Otrzej Liliowa, Dołgie, wodociąg, oświetlenie drogowe w Zagórkach, oczekiwane bardzo mocno. Prawda jest taka, że rzeczywiście tam jest część drogi powiatowej, część drogi naszej i żeby było weselej, jeszcze w tym wszystkim jest kolej. Więc to jest dokumentacyjny horror, ale udało nam się zrobić dokumentację, mamy pozwolenie na budowę, mamy już pieniądze na oświetlenie tego ciągu. Przede wszystkim chodzi tutaj o dzieci idące na przystanku. To również przebudowa jednej ze starszych ulic, czyli ulicy Tatrzańskiej, w której ten asfalt i chodniki to tam były chyba tam gdzieś końcówka 70. bądź początek 80. prawda? I pozostawiają dużo do życzenia. Tam jest też również przebudowa łącznie z instalacją sanitarną, rozdzielenie, bo tam jest w tej chwili kanalizacja ogólnoskładna. To przebudowa centrum miasta, kwartał, czyli ten duże podwórko pomiędzy ulicą Sybiraków, 11 pułkiem, a Zamkową. Kojarzycie Państwo starą aptekę z farmowską, to wszystko, co jest wewnątrz. Również bardzo oczekiwane przez mieszkańców, umawiane z mieszkańcami ponad 2 lata. Koncepcja została przyjęta przez, no powiedzmy, że większość mieszkających tam, bo nie wszystkich, bo nie wszyscy byli. I w tej chwili również przystępujemy już do wykonania. Termin realizacji jest do końca tego roku. W międzyczasie kończymy, bo
modernizację jednego z zabytków na terenach poostrowickich, czyli to jest taki pałacyk w Przytoniu. Tam dostaliśmy dofinansowanie z dwóch źródeł, z Fundacji Mocne Most, to jest fundacja, którą prowadzi BGK, Bank Gospodarstwa Krajowego, oraz ze środków rządowych. Inwestycje dofinansowanie dostaliśmy na ponad 3 miliony złotych. Zakładaliśmy, że w 3,5 miliona złotych według kosztorysu się zmieścimy i taka była oferta. Już wydaliśmy 4200. Jeszcze nam trochę zostało do końca, ale damy radę, zrobimy to. Realizacja jest do końca lipca tego roku. No i dwa duże projekty. Jeden projekt, który dotyczy Państwa. To jest ciepłe mieszkanie. Jesteśmy realizatorem tego programu, czyli to jest program, który pozwala Państwu na uzyskanie dofinansowania na wymianę źródła ciepła w domu, w mieszkaniu, zrobienie termomodernizacji, wymianę okien. Te wszystkie elementy, które pozwalają na poprawę bilansu energetycznego mieszkań prywatnych i co więcej wspólnot, które do tej pory były wyłączone z tego programu. Czyli budownictwo wielorodzinne również ma możliwość pozyskania pieniędzy z tego projektu. My jesteśmy operatorem tego projektu na tym terenie. Póki co pieniądze są, proszę składać wnioski. Procedura naprawdę nie jest bardzo skomplikowana. I projekt, który mi jest najbliższy sercu, bo to jest moje dziecko, o którym mówiłem od początku tamtej kadencji, natomiast założenie było takie, że najpierw są ważniejsze rzeczy i te, które są bardziej potrzebne ludziom, czyli woda, czyli kanalizacja, czyli transport, o którym jeszcze nie powiedziałem, czyli przywrócony transport publiczny, tak naprawdę, przywrócone liniowe kursy autobusów, w którym każdy z Państwa może skorzystać. Wcześniej były tylko kursy związane z transportem dzieci. W tej chwili praktycznie każdy może skorzystać z transportu miejskiego, z transportu nie tylko miejskiego, bo to jest gminny transport. W tej chwili rozbudowujemy go o 4 lokalizacje przystanków w mieście, słuchając też potrzeb Państwa, czyli zacznę od tych lepszych dla ucha, czyli dworzec, urząd, szpital, na końcu będzie koło cmentarza, ale to nie jest ostatni przystanek. Więc to są te elementy, które mają pozwolić osobom starszym również na dostanie się w te neurologiczne punkty miasta, które do tej pory były dla nich troszeczkę uciążliwe czy wyłączone. I tak jak mówiłem, ten projekt, który jest mi najbliższy, czyli przebudowa i modernizacja parku szpitalnego. Projekt, nad którym pracowałem z grupą moich współpracowników z rzędu 5 lat, żeby doprowadzić dokumentację do tego stanu, w którym jest, i biorąc pod uwagę, że park jest w obrębie konserwatora zabytków wojewódzkiego, więc musieliśmy to wszystko uzgadniać, zarówno jeżeli chodzi o wygląd, drzewa, krzewy i wszystko, co tam ma funkcjonować. I proszę mi wierzyć, że naprawdę, jak Państwo zobaczycie efekt finalny, to mam nadzieję, że będziecie pod wrażeniem. Ja wiem, jak to będzie wyglądało, więc ja jestem tego pewien. I to jest kolejny przykład na to, że coś, co wydawało się 5 lat temu kompletnie nierealne, okazuje się, że można to zrobić, bo dostaliśmy dofinansowanie na poziomie 8 milionów złotych. Cały projekt kosztuje niecałe 9. Czyli nasz wkład to jest poniżej miliona złotych przy 9, który cały ten projekt ma kosztować. To też jest współpraca z Radą i to jest współpraca również z moimi pracownikami z urzędu, którzy są naprawdę dobrymi specjalistami w tym, co robią. Jakiś tam mój mały wkład przy tym nie też jest. Ja się będę cieszył, jak to będzie skończone i będzie funkcjonowało i będzie dla Was. Dla nas, bo to dla nas wszystkich ma być tak naprawdę. To tyle, jeśli chodzi o 24, bo mogłem to naprawdę długo mówić, ale widzę, że moi szacowni koledzy i koleżanki się niecierpliwią. Oni są naprawdę zestresowani, dla niektórych to jest dopiero pierwszy występ przed publicznością, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. I szanowni Państwo, to teraz ten program, który obejmuje wiele obszarów, różnych dziedzin, bardzo szeroki, z którym będziemy chcieli później Państwa podyskutować. Zacznijmy od kultury, może tak nietypowo. To, tak jak Państwo widzicie, stworzenie dużego projektu kulturalnego promujące nasze miasto i gminę. Ja bym poszedł szerzej w tym, tak? Mamy pewne pomysły, pewne projekty, które można było odrestaurować, czy można było ożywić z powrotem, ale to jest współpraca z wieloma osobami. To nie może wyjść zza biurka, bo to się rzadko udaje. Tu trzeba naprawdę współpracy z tymi ludźmi, ale też ze społeczeństwem, z NGO-sami, z ludźmi kultury,
z ludźmi sztuki, a tutaj mamy ich naprawdę sporo. Wszystkie obiekty kulturalne na terenach miasta i wsi, które funkcjonują, mają rozbudowane możliwości i mają wykwalifikowaną kadrę. Co nie zmienia to faktu, że również tu chcielibyśmy się dalej rozwijać. W ostatnim czasie zaczyna to całkiem dobrze funkcjonować. Są tutaj naprawdę pomysły, co jeszcze zmienić, jak to usprawnić albo co wprowadzić nowego. Wszystkie świetlice wiejskie, między innymi kwestia zróżnicowania zajęć dla grup wiekowych, od najmłodszych do seniorów, bądź od seniorów do najmłodszych, w zależności od tego, co będzie potrzebne. Program promujący lokalnych artystów, twórców, rzemieślników. Mamy tych ludzi tu naprawdę sporo. Niewielu mieszkańców wie, jaki potencjał mamy. Niewielu mieszkańców wie, że mamy tu jednego z najlepszych producentów noży. Niewiele z Państwa czy z mieszkańców wie, że mamy doskonałych producentów żywności, serów, wielu rzeczy. Już o miodzie nie mówię, bo tutaj w tej chwili mamy pszczelarzy tyle, że jesteśmy w stanie tym miodem zagospodarować pół województwa i bardzo dobrze. To jest ten produkt, który jest stąd. Tak? To również dalsze modernizowanie tego programu, który wspiera młodzież, czyli programy stypendialne, bo one funkcjonują. Funkcjonują we wszystkich naszych szkołach, funkcjonują od dłuższego okresu czasu. Nadal mamy pomysł, jak można by było to jeszcze uatrakcyjnić dla dzieciaków i bardziej zmobilizować ich do tego, żeby im się chciało. Edukacja. Kolejny obszar. Ostatnie 5 lat to była naprawdę bardzo duża kwota środków przeznaczonych na modernizację szkół, wyposażenie, ekopracownie, sale gimnastyczne, wymiana oświetlenia na energooszczędne, wiele rzeczy, o których mówimy. Ale nigdy nie jest tak, że to już jest wszystko. Więc, tak jak mówiliśmy, kwestia polepszenia programu stypendialnego, rozbudowa oferty zajęć pozalekcyjnych i tu powiem w ten sposób. Według mnie problem jest pośrodku. Raz, że są fachowcy, którzy chcą, z drugiej strony trzeba jeszcze zachęcić dzieci, żeby oprócz tableta i telefonu chciały zrobić coś więcej. Więc tu jest nasza rola, żeby pokazać wspólnie z Państwem, wspólnie z nauczycielami, że warto i że da się te dzieci wyciągnąć od trenowania dwóch kciuków, w czym są o wiele lepsi od nas i to bez dyskusji. Promowanie innowacyjnych działań edukacyjnych w przedszkolach, szkołach to jeszcze można ulepszyć. Wiemy, skąd pozyskać środki, wiemy, z kim współpracować, jeżeli chodzi o pisanie projektów, czy pozyskiwanie projektów, bądź specjalistów z dziećmi, których normalnie nie ma w szkołach i w przedszkolach, bo o ten obszar nas interesuje. Kwestia wzbogacenia oferty feryjnej i półkolonijnej. W tej chwili bardzo mocno to funkcjonuje w obszarze ośrodka kultury. Chcielibyśmy, żeby ten temat również był rozwijany w szkołach czy świetlicach wiejskich. Między innymi dlatego zwiększenie też będzie transportu publicznego w okresie letnim, żeby można było dać młodzieży czy dzieciom większą szansę poruszania się pomiędzy miejscowościami w sposób bezpieczny, bo jak Państwo wiecie, młodzież czy dzieciaki ze szkoły podstawowej jeżdżąc transportem publicznym mają obowiązkowo opiekunkę z autobusem. Musi być. Na każdej linii naszej jest osoba opiekująca się tym dziećmi. To wynika z przepisów. Edukacja proekologiczna. Mamy już takiego rodzynka, czyli szkoła w Mielenku, która ma otwartą, bardzo nowoczesną pracownię edukacyjną. Otwieraliśmy ją w tamtym roku. Mam nadzieję, że pozostałe szkoły implementują również to do siebie, bo pomysł jest bardzo fajny. No i jak to mówią w tej chwili młodzi na topie, tak? To jest ten czas, gdzie najbardziej się o tym mówi. Wykorzystanie fotowoltaiki, wiatru, geotermii, wielu tych elementów. I pokazanie dziecku, że to nie jest fizyka kwantowa, tylko to jest coś, co funkcjonuje normalnie. Najlepiej się tego uczy, jeżeli można tego dotknąć. Więc takie jest założenie. No i studia bez dna, czyli doposażenie bazy edukacyjnej szkół i przedszkoli. Powiem tak, ile pieniędzy by się nie włożyło, zawsze warto. Bo jeżeli jesteśmy w stanie dać dzieciakom czy młodzieży nowe możliwości, nowe instrumenty, to tylko dajemy im szansę do tego, żeby byli konkurencyjni później.
A naprawdę patrząc na dzieciaki z naszych szkół, nie ma się czego wstydzić, bo mają już bardzo dobre doposażenie, ale mamy też pomysły i wiemy, co jeszcze można wprowadzić, czy czym usprawnić cały proces edukacyjny, który jest funkcjonowany. Zdrowie. Na tym się znają wszyscy Polacy. Tak mi się wydaje, tak jak na budownictwie i budowie, a przede wszystkim budowie dróg. To jest, tu mamy tylu fachowców, że aż się dziwię, że jest tak mało firm. Ale przede wszystkim ten element, który przewija się od pewnego czasu, czyli zabezpieczenie pomocy medycznej dla seniorów. Czyli naprawdę zakład opiekuńczo-leczniczy, który zabezpieczałby potrzeby osób, których jest coraz więcej tak naprawdę, a czas oczekiwania na miejsce w naszym województwie w niektórych przypadkach wygląda na okres 2,5 roku. U ludzi, którzy potrzebują tego praktycznie z dnia na dzień, to jest okres tego przyjęcia. Wiemy, gdzie to możemy zrobić, wiemy, jak to sfinansować i mam nadzieję, że to jest ten element, który chciał, nie chciał, nas wszystkich będzie za chwilę czekał. Czy te panie siedzące na sali tu później, nas, a co dzień wcześniej. Ale naprawdę jest to coraz większy problem, z którym trzeba się bardzo mocno zmierzyć. Pojawiając sam fakt, że to też jest kwestia związana z finansowaniem i z tym, na co wydajemy pieniądze, bo jako gmina mamy obowiązek dopłacać do umieszczanych osób w domach pomocy społecznej. Na chwilę obecną, jak dobrze pamiętam, ta kwota dobrze przekracza rocznie ponad 1,5 miliona złotych. Więc to są te pieniądze, które możemy, że tak powiem, wykorzystać na naszym obszarze, na naszym terenie i też z założeniem dobrostanu naszych mieszkańców, przede wszystkim seniorów. Klub seniora, tak jak mówiłem, na ulicy Sikorskiego już funkcjonuje, ale chcielibyśmy rozbudować go również o tereny wiejskie, czyli wykorzystać do tego świetlice wiejskie. W części przypadków seniorzy się już doskonale sami zorganizowali. Proszę mi wierzyć, jestem po 4 albo 5 wieczorach dotyczących Dnia Kobiet. Było ciężko, ale było bardzo sympatycznie, więc to też pokazuje, że czasami trzeba dać tylko możliwość i niekoniecznie prowadzić kogoś za rękę, a ludzie sobie doskonale poradzą z tematem i są w stanie świetnie się zorganizować. Programy profilaktyczne w przedszkolach, szkołach i nie tylko, bo to też programy profilaktyczne, które mówią o osobach dorosłych, o kobietach, o mamografii, badaniach cytologicznych i wielu innych aspektach, w którym współpracujemy zarówno ze stowarzyszeniami, jak i firmami, jak i drastą szpitalem. Ale to też element, o którym mówi się coraz głośniej, coraz częściej, modernizacja czy rozszerzenie bazy podstawowej opieki zdrowotnej, czyli lekarzy rodzinnych. Tak. Do niedawna mówiono, że to lekarze pierwszego kontaktu. Okay. W każdym razie jesteśmy już w wstępnych rozmowach z pewną firmą, która jest zainteresowana wejściem na teren naszego miasta i gminy i utworzenia nowego punktu dotyczącego opieki zdrowotnej, tej podstawowej opieki zdrowotnej, czyli lekarzy rodzinnych. Wsparcie organizacji zajmujących się edukacją prozdrowotną, to już działa i cały czas współpracujemy czy ze Stowarzyszeniem Diabetyków, czy nowo powstałym Stowarzyszeniem Amazonek. To również te wszystkie grupy, które funkcjonują w zabezpieczeniu naszego zdrowia, to Żarek, to Stowarzyszenie Grupa Medyczna Bractwo i wiele, wiele innych instytucji. To tyle, jeżeli chodzi o zdrowie z grubsza. I obyście wszyscy zdrowi byli, bo tego wam życzę. Turystyka, sport, rekreacja. Kolejna rzecz, na którą się wszyscy znają. Bo ja, szanowni państwo, w samorządzie pracuję od 2004 roku. Przez 10 lat starostwa zajmowałem się m.in. pozyskiwaniem środków zewnętrznych i turystyką. I z koleżanką, która siedzi tutaj z tyłu, z Gosią i Antonem, mieliśmy okazję wysłuchiwać wielu aspektów tego, jak to wszyscy nam tłumaczą, co dla nas jest najlepsze i jak u nas prowadzić coś, co funkcjonuje. Więc turystyka, wbrew pozorom, jest bardzo często nas mylona z rekreacją. To są dwie różne rzeczy, bardzo podobnie wyglądają, ale są kompletnie różne. Czyli budowa ścieżki, dalszych ścieżek rekreacyjnych, tej ścieżki wokół jeziora Okra, o którym się mówi już od lat,
ale problem się rozbijał o to, że jezioro to nigdy nie było własnością gminy i tereny nabrzeżne również. My wystąpiliśmy do Wód Polskich z wnioskiem o przekazanie jeziora w zarządzanie miastu, czyli ten cały teren samej płyty wody i terenów nabrzeżnych, jeżeli Wody Polskie podejdą do tego poważnie i czy nam przekażą, użyczą, czy wymyślą jakąkolwiek inną formę, pozwoli nam wtedy, żeby zagospodarować teren nie tylko plaży, ale teren tej ścieżki, która idzie przez część Okry, a docelowo mielibyśmy nadzieję, żeby ona w końcu była dookoła, to również pomysł na to, jak wykorzystać później samą taflę wody i to, co można było zrobić, ale to musi być element, w którym mamy prawa zarządzania. Póki było to w dzierżawie, nie byliśmy w stanie, a nie mieliśmy prawa do tego, żeby wydać tam chociaż jedną złotówkę. Rewitalizacja ścieżki zdrowia dzikiej plaży. W tej chwili już kończymy przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie całej promenady Piastowskiej, czyli ścieżki zdrowia od parku do samego jeziora i również odnowienie tego elementu związanego z zejściem do dzikiej plaży. Ale to też jest element, nad którym trzeba bardzo mocno popracować i zobaczyć, co dalej. Bo same naprawienie schodów niewiele zmieni. Modernizacja stadionu, budowa toru dla rowerów przy stadionie. W tej chwili kolejny element, na który pozyskaliśmy pieniądze, to jest budowa pantraka, on się kończy. Ale tak jak rozmawialiśmy tu z moimi przyjaciółmi i z wieloma mieszkańcami, przede wszystkim ze sportowcami, nasz stadion no już powoli wchodzi w wiek emerytalny i przydałoby się go troszeczkę modernizować. Mamy nadzieję, że zgodnie z obecnymi zapowiedziami pieniądze z nowego rozdania na turystykę i na sport mają być całkiem spore, więc mam nadzieję, że uda się te środki również pozyskać. Ale największym naszym wyzwaniem i największym, może nie problemem, dobrze mówię, największym wyzwaniem, którym chcielibyśmy się zmierzyć, to jest coś, o czym mówi się od wielu, wielu lat. I nie ukrywam, że ja jeszcze 5 lat temu mówiłem, że jest mało realne. Czyli budowa Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji z krytą pływalnią. Czyli z tym, gdzie większość z nas jeździ do Świdwina, do Gryfina, do Koszalina, bądź we wszystkie inne lokalizacje. Te 5 lat tak mocno zmieniły naszą rzeczywistość, że w tej chwili widzimy to jako realny projekt przy uzyskaniu środków zewnętrznych, bo Szanowni Państwo, według nas, tak jak rozmawiamy, dyskutujemy, nie jest największym problemem wybudowanie, tylko potem utrzymanie. Ale tu też mamy pomysł i jesteśmy już po wstępnych rozmowach z pewnymi instytucjami, które zaproponowały możliwość partycypowania w kosztach utrzymania dalszego tego obiektu, jeżeli on zostanie wykonany. Czy zostanie? Zobaczymy. To jest kwestia pozyskania środków i to nie małych, ale mam nadzieję, że to nam się uda. Kolejne to komunikacja mieszkalnictwo, czyli punkt pierwszy, trzeba by było mocno podkreślić, tak? Drogi to jest problem, o którym wiemy wszyscy i szczerze mówiąc, jakbyśmy się spotkali za kolejne 5 lat, to my nadal będą problemem, bo żebyście Państwo mieli taki średni pogląd o tym, o czym mówimy, to samych dróg gruntowych na terenie gminy jest kilkaset kilometrów. Gruntowe. Jak wyglądają asfalty po tej zimie, to widzicie Państwo nie tylko na naszych drogach, bo drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe również wyglądają jak reklama serów szwajcarskich z dużą ilością dziur. Niestety tak to wyszło, więc ten problem jest odwieczny, ale też pokazałem Państwu, że te 5 lat pozwala na pozyskiwanie środków zewnętrznych i modernizację tych dróg. Mamy nadzieję, że to nadal będzie funkcjonowało i szczerze mówiąc, to jest jedno z największych wyzwań, jeżeli chodzi o kwestię ilości pieniędzy potrzebnych do modernizacji. Ale to też element związany tak naprawdę z tą perspektywą nie tylko 5, co kolejnych 10 lat, na które my też patrzymy. Czyli elementami związanymi z problemami komunikacyjnymi, które już wiemy, że się pojawią. Czyli tak naprawdę budowa alternatywnego wyjścia z miasta. Zobaczcie Państwo, my w tej chwili obecnie mamy ulicę Złocieniecką, tak? Połczyńską, Starogrodzką, no i kawałek Gdyńskiej, umówmy się, tak? Mamy już w tej chwili
wykonano dokumentację pozwolenie na budowę, na przebudowę ulicy Sadowej, ale z wyjściem aż do wysokości Krzyżówki na Zagórki. Czyli to ma być tak naprawdę alternatywne wyjście zarówno dla mieszkańców dużego osiedla, które w tej chwili ma bardzo wąskie gardło, ale to też jest projekt, który obejmuje budowę w tym obszarze również ścieżki rowerowej. To jest to, o czym mówiliśmy, czy mówiliście Państwo również, przepraszam, kwestia ścieżki rowerowej pomiędzy Drawskiem a Zwozięcem, czyli wyprowadzenie roweru z drogi krajowej nr 20. W momencie wykonania, jeżeli uda nam się to, a uda się zrobić, ścieżka rowerowa, która biegłaby od ulicy Sadowej do Krzyżówki z Zagórkami, idąc dalej w lewo, trafia na szlak, to jest, jak dobrze pamiętam, szlak numer 12 w lasach idący, to jest szlak rowerowy, który wychodzi albo w Darskowie, albo na ulicy Gronowskiej z Łocińcu. Jest 2,5 km dłuższy niż odcinek asfaltowy. I tak naprawdę nic więcej nie trzeba robić. Trzeba zrobić ten odcinek, żeby doprowadzić ulicę Sadową i wyjście z miasta do połączenia z tamtym istniejącym. To również cały czas rozmowa z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad odnośnie tego, jak oni widzą przejście przez miasto. Te rozmowy pozwoliły nam na modernizację ulicy 11 Pułku Piechoty w tamtym roku, która też była w stanie, w jakim Państwo doskonale wiecie. Teraz wygląda lepiej, mam nadzieję, że na kilkanaście lat mamy święty spokój, jeżeli chodzi o studzienki. Ale to nadal nie rozwiązuje problemu, z którym się za chwilę zmierzymy, czyli wąskim gardłem na Krzyżówce przy ulicy Chrobrego, tak, czyli Stary Bank. Biorąc pod uwagę, że za chwilę inwestor oddaje ponad 160 mieszkań w okolicy szpitala, wyjechanie stamtąd będzie graniczyło z dużym cudem. To też kwestia przemyślenia tego wyjścia alternatywnego właśnie w drugą stronę. Ale to już jest melodia dalszej przyszłości, bo raczej to jest kwestia ogromnych pieniędzy, bo tam trzeba będzie zrobić przejście przez rzekę, ale kiedyś trzeba zacząć o tym myśleć, po prostu. Jak się nie zrobi pierwszego kroku, to nigdy nie będzie następnego. Nowe ścieżki pieszo-rowerowe. W perspektywie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego jest połączenie w końcu tego elementu, który dotyczy Drawska, czyli idąc od strony Ginawy przez Kunki, Zdrojewo, Kunki, tak, Jankowo, wyjście na wysokości Drawskiego CPN-u i przejście na drugą stronę z obok hotelu pana Czarneckiego, to niedawno, czyli pizzerii obecną, do nabrzeża Drawy, do parku i dalej. Więc to jest, w tej chwili jest projektowane, mam nadzieję, że w tym okresie projektowym zostanie to zrealizowane. Czyżbym za długo mówił? Okej. Okay. Oni się znudzili, zobaczcie, a to jest pomysł. Dobrze. Mieszkalnictwo, kończymy dwa bloki, w planie są następne dwa po naszej stronie, ale to też mogę Państwu zdradzić, bo dostałem zgodę Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, żeby taką informację Państwu przekazać. Mamy podpisane porozumienie na sprzedaż dwóch działek na ulicy Warszawskiej, czyli z autorami, docelowo kolejne 60 mieszkań. To zostanie sfinalizowane na przestrzeni 2-3 tygodni. Czekamy tylko na ostateczną decyzję ministra obrony narodowej. Porozumienie zostało spisane w tamtym tygodniu. Komunikacja, tak jak mówiłem, ona funkcjonuje, cały czas jest modernizowana, dostosowywana do potrzeb mieszkańców, z dużym naciskiem też na naszych dzieciaki, bo to jest nasz obowiązek, dowiezienia dzieci do szkół i do tego to jest wszystko dostosowane. No i się wysililiśmy teraz. Poczekamy. Szanowni Państwo, to idzie na żywo, bo czasami bywają takie rzeczy. Jak ważne jest bezpieczeństwo, to ostatnie 5 lat pokazało nam bardzo mocno. Zarówno te elementy związane z niestabilnością aury, tak? Te dwie wichury, które były jedna po drugim, bardzo mocno nam pokazało, co nie gra, gdzie mamy jeszcze bardzo dużo potrzeb,
i jak bardzo potrzebna jest współpraca ze służbami, ogólnie pojętymi służbami bezpieczeństwa. To bardzo duże doposażenie jednostek OSP w tych 5 latach, bo naprawdę praktycznie każda jednostka była doposażona. W tamtym roku udało nam się zakupić również samochód bojowy średni, który trafił do jednej z naszych jednostek. W tej chwili oczekujemy na rozstrzygnięcie wniosku o kolejny. Taki samochód to jest tak około 1 100 200 000 złotych. Tak żebyście mniej więcej Państwo wiedzieli, o jakich elementach mówimy. Dalsza rozbudowa monitoringu, budowa nowych punktów oświetleniowych. Jak dobrze pamiętam, to dobrze zauważyłem, w dniu dzisiejszym weszła już w końcu firma, która ma modernizować i oświetlić wszystkie przejścia dla pieszych w obszarze drogi krajowej nr 20, czyli od Złocienieckiej, Piłsudskiego, 11 punkt, Toruńska, Starokrotka. Wszystkie przejścia dla pieszych będą zmodernizowane i wyświetlone w tej chwili. No i cóż, od szczegółów do ogółu, tak? Czyli moi współpracownicy, czy moi przyjaciele tak naprawdę mówią o agresywnej strategii promocji naszego miasta i gminy. Ja bym chciał, żeby ona była zawsze taka pozytywna, bo ostatnie wydarzenia niestety pokazywały, że mówiło się o nas niestety w połączeniu z tragediami. Tak? Październikowy wypadek z dziećmi, czy ostatni sprzed paru dni nieszczęśliwy wypadek, który wydarzył się na poligonie niestety ze skutkiem śmiertelnym. Więc nie takiej promocji oczekujemy. Jesteśmy takim terenem, który naprawdę warto pokazywać. I co więcej, tak naprawdę chyba najmniej doceniany jest przez nas. Bo wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają tu z zewnątrz, zawsze mówią, że to jest świetnie, super, rewelacja, fajni ludzie, piękne miejsce i są tu pracować. A my zawsze szukamy tych ludzi w całym. Nie wiem, może to dlatego nie doceniamy tego, że mamy, chcielibyśmy na dłużej wyjechać i wrócić. Nic nie jest na zawsze. Nic nie jest na zawsze. Ostatni czas pokazał nam, że nic nie jest na zawsze. Wszystko się może bardzo szybko zmienić. Okej. Element, który według nas jest chyba naprawdę tak naprawdę najważniejszy w tym wszystkim, czyli umiejętność pozyskania środków na to, co Państwu pokazaliśmy. Bo możemy tu mówić o wszystkim, z wszystkimi, jak nie będziemy mieli na to biletów Narodowego Banku Polskiego, to nadal będziemy tylko o tym mówili. Natomiast sądzę, że pokazaliśmy przez ostatni czas, że potrafimy sobie z tym radzić. Wiemy, gdzie szukać, wiemy, z kim rozmawiać i wiemy, jak być skuteczni. I ta grupa, która tu siedzi, o czym się za chwilę dowiecie, też gwarantuje to, że tak będzie dalej. I tak płynnie, powoli przeszliśmy do pokazania tej grupy. Tak jak mówiłem, to jest grupa, jak Państwo widzicie, bardzo zróżnicowana. Piękne, zasne kobiety. No my, sorry, no, wyglądamy jak wyglądamy, lepiej nie będzie. Więc naprawdę różne zawody, różne grupy społeczne, różne pomysły. Między nami też iskrzy, bo czasami mamy różne pomysły na jeden temat, ale tak naprawdę to, co Państwu pokazywaliśmy, czyli dialog, wiedza, to są te elementy, które pozwalają wypracować dalsze funkcjonowanie. No i cóż, nieraz będziecie się wystresować, nie ja? Więc zaczniemy tak jak są nasze okręgi. Zacznijmy od okręgu numer 1. Od 20 lat pracuję w zawodzie, od 10 lat pracuję z mężem w Drawsku Pomorskim, własny gabinet. Na obecną chwilę zatrudniamy dodatkowo 2 osoby. Myślę, że tworzymy wspólnie zgrany zespół, który leży się z dnia, żeby jeszcze skuteczniej pomagać się w naszych miastach. W wolnej chwili swój czas poświęcam rodzinie. Na obecną chwilę mam córki, jedna ma 13 lat, druga roczek, więc w naszym domu jest to rodzinie, jest cały czas wesoło. Interesuję się głównie ze względu na pracę,
tym wszystkim, co związane jest z człowiekiem, z jego zdrowiem. Moja praca to moja pasja. Oprócz tego interesuję się sportem i lubię podróże. Decyzja o wstąpieniu do komitetu nie była łatwa, dlatego że jest to coś nowego w moim życiu i opuszczenie moich bezpiecznych granic. Natomiast postanowiłam spróbować i zobaczymy. Moja decyzja o byciu radną nie była łatwa, ponieważ wiem, że nie jest to łatwe zadanie, szczególnie dlatego, że istnieje wiele ograniczeń, głównie finansowych. Natomiast chciałabym spróbować, ponieważ drzemie we mnie dusza społecznika i od już małej dziewczynki lubię pomagać ludziom. Chciałabym być jak najlepszą radną i okręgu nr 1 i całej gminy. Dlatego chciałabym we współpracy z Wami, drodzy mieszkańcy oraz z członkami gminy, jakby podobać tym zadaniom, które już mamy wyznaczone przez komitet, ale też takim, które pojawią się na naszej drodze podczas naszej kadencji. Mój komitet zrzesza sobie osoby o pozytywnej energii, o szalonym charakterze. Często bywa tak, że przekonujemy się na wspólnych zadaniach. Moim takim głównym celem, marzeniem jest stworzenie kilku sal treningowych w jednym miejscu, na przykład czterech, po to, żeby zrzeszyć sportowców czy różne kluby w jednym miejscu. U nas teraz współpracuje takiego ośrodka z racji zawodu, czy pacjentów, którzy tutaj przychodzą, słyszę, że są takie problemy. Jakby chciałabym dążyć do tego, żeby takie miejsce powstało, czyli różne kluby fitness, kluby sportowe, walki, kluby taneczne, siatkówki i różne inne, żeby zrzeszone były w jednym miejscu. Myślę, że nawet nowe kluby pojawiłyby się, ujawniły i można było też współpracować. Dobrze poprowadzony ośrodek miałby tutaj rację bytu. Kilka lat temu pracowałam w takim ośrodku sportu i rekreacji i wiem, że jest to dość fajne przedsięwzięcie. Natomiast wiem, że też jest bardzo kosztowne, ale podobno trzeba mieć wysoko. Duże wyjście z mojej strefy komfortu, samo to, że tutaj stoję. Co ja mogłabym dodać? W sumie powiedziałam wszystko, to co bym chciała. Natomiast chciałabym wykorzystać i tu z miejsca powiedzieć, dlaczego jestem w komitecie Krzysztofa i dlaczego on. Ponieważ z Krzysztofem spotkałam się na przełomie do roku 2012-2013, kiedy wróciłam tutaj na ziemię drawskiej i starałam się o dofinansowanie do działalności, ponieważ jako młoda mama chciałam wrócić na rynek i się tutaj rozwijać, więc Krzysztof był w komisji i przydzielił mi to miejsce, za co jeszcze jestem wdzięczna, ale to nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że jest to osoba, która przez cały ten czas, jak tutaj mieszkam, sprawia wrażenie, że mogę zawsze na niego liczyć. Ja się w ogóle nie boję iść i załatwiać sprawy. Myślę, że bardziej boję się on przyjść do mnie. I dlatego wybrałam jego komitet. To, że my nie jesteśmy zrzeszeni z żadną partią polityczną, to też jest bardzo ważne, ale po prostu ten człowiek mnie przyciągnął, zaprosił mnie do zespołu i z tego miejsca chciałam Ci, Krzysztof, podziękować, że mogę tu być. Byłam członką też. Komisji. Członkinią. I ogólnie chciałam zachęcić też do głosowania. Tak wygląda stres. Ok, szanowni państwo, kolejny okręg, czyli okręg numer 2. Nie mamy, nie powiem państwu dlaczego, ale to później. Okręg numer 3, Renia. Drodzy mieszkańcy gminy Drawsko-Pomorskie, nazywam się Renata Żonkiewicz i od blisko 30 lat jestem związana z kulturą drawską. W wyborach samorządowych kandyduję po raz pierwszy z Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Czerwińskiego z okręgu nr 3. Start w wyborach jest dla mnie ogromnym krokiem w kierunku aktywnego zaangażowania się w życie społeczności lokalnej. Myślę, że nadszedł czas, aby moje doświadczenie życiowe i zawodowe przenieść na poziom, który będzie działał na rzecz naszej społeczności. Wiem, jak ważne jest słuchanie mieszkańców i świadome podejmowanie decyzji.
chciałabym, aby nasza gmina była miejscem interdyscyplinarnych działań, miejscem projektującym sytuacje twórcze oraz miejscem integracji wielu pokoleń, abyśmy nie zapomnieli o tradycji i wsparli tworzenie kultury regionalnej, aby nasza gmina miała własne, unikalne fakty kultury aktywnej, aby była bezpieczna i przyjazna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Liczę na Państwa wsparcie, bo tylko razem możemy wiele osiągnąć. Zapraszam do głosowania 7 kwietnia. Szanowni Państwo, jestem zestresowana i koleżanka. Powiem szczerze, my tych filmów nie widzieliśmy, dzisiaj jest nasza premiera. My też je oglądamy pierwszy raz, więc stąd taka nasza reakcja, żeby wam wszystkich. Też się zestresowałam. Chciałam tylko powiedzieć jedno co więcej. Na pewno, tak jak jestem związana z kulturą od 6 lat i chciałam Państwu powiedzieć, że 28 lat temu zaczęłam pracować właśnie w tym obiekcie, tu gdzie tutaj teraz stoję i na tej sali. Ponieważ zaczęłam tę pracę jako instruktor tańca. I tak jestem związana z tą kulturą do dziś i przeszłam przez wiele, wiele etapów w tej instytucji. Chcę powiedzieć, co mogę dodać, że na pewno wiem, że ta kultura regionalna jest ważna i już wiem na dzisiaj, na ten moment, że będziemy mieć w Rasku świetną rzecz, którą będziemy promować, ale to już z czasem zdradzę ten pomysł, jak już będziemy po wyborach, będę mogła go zrealizować. Jeżeli nie, to na pewno będę wspierać tych, którzy będą mogli w tym pomóc. Dziękuję bardzo. Tak zawsze. No cóż, kolejny okręg. Numer 4. Szanowni Państwo, nazywam się Krzysztof Czerwiński i ubiegam się o reelekcję na stanowisko burmistrza Jastra Polskiego. Dlaczego? Dlatego, że te ostatnie 5 lat bardzo ciekawe, bardzo wymagające pokazały, że potrafimy pomimo wielu przeciwności pandemii, kryzysu, wojny w Ukrainie, zrobić bardzo dużo i pracować skutecznie na rozwoju naszego terenu, naszej pięknej gminy, zarówno w obszarach wiejskich, jak i miejskich. To również ten czas, że chcielibyśmy dalej prowadzić tą politykę i ten rozwój naszego terenu, na który nam Państwo pozwoliliście przez ostatnie 5 lat. Szanowni Państwo, ja już nie będę Wam to przedłużał, tak? W bardzo dużym skrócie. Słuchajcie, nie może przypomnieć. Natomiast tych, którzy mnie znają, w tym roku mija mi 35 lat stażu pracy, z tego 20 lat w samorządzie. W 2004 roku rozpocząłem pracę w starostwie, w którym pracowałem do 2010. Potem byłem przez 4 lata zastępcą burmistrza gminy Łowes. I ostatnie 5 lat mam przyjemność i duży stres bycia tu, gdzie jestem i realizowania tego, na co pozwala mi, co wypracowujemy z naszą radą i również z Państwem. Więc to tyle na mój temat i idziemy dalej. Okręg numer 5. Nazywam się Robert Kowalczyk, mam 63 lata. Jestem lekarzem. Pracuję w pogotowiu ratunkowym i hospicji domowym. Kandyduję do Rady Miejskiej z okręgu numer 5. W przyszłości chciałbym, żeby Rada zajęła się rzeczami, które są najważniejsze w tej chwili dla naszej gminy. Rzeczami, na które już pozyskaliśmy pieniądze i na które pieniądze mamy zapewnione. Uważam, że to najważniejszy zadań do zrobienia w najbliższej przyszłości przebudowa parku Fryderyka Chopina. I to już się zaczęło. Przebudowa obszaru między ulicą 11 Pułku Bednarską, Zamkową i Sybiraków. Chodzi też o to, żeby w tej przebudowie zachować jak najwięcej terenu zielonych. Trzecią rzeczą, która będzie zasadnicza i bardzo ważna dla gminy Drawsko-Pomorskie, będzie modernizacja sieci drogowej. Oddanie 3 nowych budynków do użytku w roku 2024 zobliguje nas do podjęcia poważnej decyzji w tej sprawie. Uważam, że dla gminy bardzo ważne będzie wybranie burmistrza, który potrafi pozyskać pieniądze zewnętrzne. Bez pieniędzy zewnętrznych będzie trudno realizować większość inwestycji. Uważam, że burmistrz Czerwiński jest burmistrzem, który te pieniądze potrafi pozyskiwać, czemu dał dowód. Głosujcie na burmistrza Czerwińskiego, głosujcie na kandydatów naszego komitetu wyborczego. Zapraszam na wybory 7 kwietnia. Znamy wszystkich. A tam,
czasie było tak zwane lokowanie produktu. Dziękuję. Dopiero teraz zobaczyłem, jaki stary jestem przez te znaczki. Proszę to skasować po wyborach. Ja nie będę się powtarzał. Wszystko to ważne zostało powiedziane. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Na to, co powiedział Krzysztof, na to, co ja mówiłem na końcu. Będą duże pieniądze do wzięcia w następnej kadencji. I brak kogoś, kto potrafi się dogadać ze wszystkimi instytucjami zewnętrznymi, z samorządami wyższego szczebla, z ludźmi, z partiami na sprawa lewa, spowoduje, że tych pieniędzy nie zdobędziemy. Uważam, że kluczowe w tych wyborach jest burmistrz, który potrafi się ze wszystkimi dogadać. Dlatego zdecydowałem się pójść do wyborów z Krzysztofem i dlatego, że z nim się po prostu dobrze współpracuje. Może nie jest najmądrzejszy na całym świecie, za takiego się na pewno nie uważam. Może nie jest najlepszym mówcą, ale uważam, że można mu zaufać i dlatego zachęcam wszystkich, żebyśmy głosowali na Krzysztofa i na nas wszystkich tutaj w wyborach samorządowych. Okręg numer 6. Kandyduję do Rady Miejskiej w Transporcie Morskim z Komitetu Krzysztofa Czerwińskiego, obecnego ręcznie działającego włodarza naszego miasta. Będę startował w okręgu numer 6. Jestem człowiekiem ambitnym, konsekwentnym i stale dążącym do celu. Nie potrafię usiedzieć w miejscu. Prowadzę 2 stowarzyszenia sportowe, organizuję systematycznie imprezy w naszym mieście dla nas, dla wszystkich mieszkańców. Dlatego z tego miejsca zapewniam Państwa, że głos na mnie będzie, nie będzie głosem straconym. Zapewniam, że zrobię wszystko i będę pracował jeszcze bardziej ambitnie. Jestem społecznikiem, lubię pracę społeczną, lubię pracę w wolontariacie. Wiem, jak się zaangażować, co zrobić, żeby pomóc innym. Zachęcam do głosowania, zachęcam do wzięcia udziału w wyborach, bo przecież to nasz obywatelski obowiązek. Z tego miejsca nie chcę Państwu obiecać, co wykonam, jakie mam plany, jakie mam pomysły. Mogę tylko zapewnić, że będę słuchał Waszego głosu, będę z Wami rozmawiał, będę zawsze do Waszej dyspozycji i będę radny nie tylko okręgu numer 6, ale całej gminy Drawsko Pomorskie. Bardzo Państwu. Jest bardzo skromny. Spod jego rąk wyszli obecni kadrowicze kadry Polski z nominacjami na Mistrzostwa Świata. Dzień dobry, witam Państwa. Tutaj wszyscy moi poprzednicy tak super powiedzieli, że no, byłem zestresowany, jak ten mój film wyglądał. Tak jak mówiła Ewa, nie widzieliśmy tego wcześniej, także tak jak Wy Państwo, tak my to oglądamy pierwszy raz. Nie będę się powtarzał, nie będę mówił o tym, co chcę i do czego dążę, ale uważam, że ważne w naszej gminie są też sprawy i problemy życia codziennego. O to, o czym często zapominamy, myślimy o tych dużych rzeczach, ale zapominamy o tych małych. Tych małych problemach, które często nie potrzeba na nie zbyt wielkiego nakładu finansowego, po prostu trzeba troszkę pracy, troszkę czasu i troszkę jakby własnego samozaparcia, żeby coś zrealizować. Możecie Państwo na mnie liczyć. Jestem do Waszej dyspozycji i zapraszam 7 kwietnia na głosowanie, na oddanie głosu tutaj na moich kolegów, koleżanki, no i na Krzysztofa Czerwińskiego, naszego lidera, naszego komitetu. Także zapraszam serdecznie. Państwo i kolejny okręg. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Karpińska. Jestem od urodzenia mieszkanką Drawska Pomorskiego. Mieszkam 50 lat, pracuję, rozwijam się i pewnie umrę prywatnie. Jestem szczęśliwą żoną i matką trójki wspaniałych dzieci. Mój mąż, Rafał Karpiński, prowadzi od 18 lat własną działalność gospodarczą. To jest firma handlowo-usługowa Trandem. Kochanie, jesteś dla mnie zawsze wielkim wsparciem. Mamy 3 dzieci, nie będą zachwycone, że o nich to powiem, ale powiem. Asia jest studentką kryminalistyki i bezpieczeństwa narodowego w Warszawie. Krzysztof rozwija swoje pasje. Swoje pasy motoryzacyjne w szkole średniej. Hanna uczy się w szkole podstawowej i znana jest z grania w piłkę nożną.
To, jaką jesteśmy zgraną rodziną, jest dla mnie wartością nadrzędną. Z wykształcenia jestem politykiem społecznym. Ukończyłam Wydział Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim, marketing i zarządzanie. Przez 20 lat pracowałam w pomocy społecznej. Od 2009 roku prowadzę własną działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo wielobranżowe AMPA. Jestem pracowita, jestem zawzięta, trudno mnie zniechęcić. Problemy traktuję jak wyzwania. Jestem przedsiębiorcza, pomysłowa i twórczo podchodzę do rozwiązywania problemów. Umiem rozmawiać z każdym i słuchać każdego. Jestem przebojowa, ale też pełna pokory i dystansu do siebie. Mam zaszczyt kandydować z bardzo dużego okręgu, to okręg numer 7. Jest w nim bardzo dużo nowych, dopiero powstających ulic oraz część już dawno zasiedlonych. Każdy z tych obszarów to inna specyfika działania. Nie zamierzam Państwu obiecywać, składać pustych obietnic, na siłę wymyślać programów. Oczywiście mam swoje pomysły i można będzie o nich poczytać na ulotce. Zapoznać się z nimi w internecie. Jedno, co chcę obiecać, to, że będę do Waszej dyspozycji, że jestem otwarta na dialog i rozmowę z każdym. Dlaczego kandyduję? Jest 5 powodów. To piątka Karpińskiej. Po pierwsze, to w mojej rodzinie tradycja. Mój ojciec świętej pamięci Jerzy Kaczorowski był przez wiele lat prawnym w Drawsku. To taki mój specjalny hołd dla niego. Według mnie nie tylko był wielkim człowiekiem. Po drugie, w moim życiu prywatnym, zawodowym, rodzinnym powstała przestrzeń, która pozwala mi zająć się innymi zadaniami. Po trzecie, zawsze w takim czy innym stopniu zajmowałam się sprawami lokalnymi, działałam lokalnie. Po czwarte, uważam niezgodnie, że mam duży potencjał, który warto wykorzystać. Po piąte, sądzę, że w naszej Radzie Miejskiej przyszedł czas na nowo. Naszym ciężko wypracowanym hasłem jest dialog, wiedza, działanie. W pełni identyfikuje się każdym z tych słów. To chciałabym Państwu obiecać, że tak będę pracować w Radzie Miejskiej. Nie lubię przemawiać, ale kazałem. Wszystko zostało powiedziane, to ponoć jest najdłuższy film, taka dzisiaj jest trochę noc oscarowa. I na Oscarach to jest tak, że się różnym ludziom za wszystko, za coś tam dziękuję. Więc ja sobie też pozwolę na małą prywatę. I chciałam podziękować swojemu mężowi za wsparcie, za miłość. Tak dużo mówione dzisiaj, że ja powiem tylko o jednej sprawie. Marzy mi się, żeby w Drawsku był psychiatra dziecięcy. Jest tak dużo problemów, jest tak dużo trudności u dzieciaków, a nie ma możliwości, żeby im pomóc tu na miejscu. To mamy już o tyle fajnie, Aniu, że jeden z Twoich planów już jest. Bo psychiatra dziecięcy już funkcjonuje. Już jest i obecny. Od półtora miesiąca. Jest, ja więc... chodziłam dziewczynkę do Szczecina. Wiem, natomiast to był problem, który naprawdę funkcjonował przez dłuższy okres czasu. I szczególnie pandemia pokazała, że to naprawdę jest bardzo duże wyzwanie. Ale to już jedno masz. Zobaczcie, jeszcze nie weszła do rady, już jest łatwiej. Szanowni Państwo, kolejny okręg. Witam, nazywam się Mateusz Wysołowski. Dzisiaj jestem ubrany w koszulę, a nie zawsze jest to mój strój wyjściowy. Często można mnie spotkać w mundurze, ponieważ jestem funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej oraz druhym ochotnikiem z tego. Ale najczęściej można mnie spotkać na sali treningowej, ponieważ jestem sportowcem amatorem oraz trenerem personalnym.
Kandyduję na radnego Rady Miejskiej w Trastu Pomorskim z okręgu 8. W naszej gminie mamy bardzo dużo młodych artystów i sportowców. Chciałbym dążyć, żeby te osoby były bardziej doceniane i nagradzane oraz miały większe możliwości wyjazdów na różnego rodzaju imprezy. Mam również kilka pomysłów, aby dążyć do rozwoju infrastruktury sportowej w naszej gminie. Moim celem nadrzędnym po uzyskaniu mandatu radnego jest przede wszystkim aktywne uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności oraz próba rozwiązywania jej problemów. Chciałbym się również skupić na kwestiach bezpieczeństwa w naszej gminie. Chciałbym dążyć do tego, aby młodzi sportowcy oraz artyści byli w naszej gminie doceniani i nagradzani. Zapraszam wszystkich mieszkańców do udziału w wyborach, które odbędą się 7 kwietnia. Oddaj swój głos. Dokładnie, to jestem szczęśliwym ojcem dwójki dzieci, Hani oraz Stasza, i to dla nich przede wszystkim kandyduję. Chciałbym przede wszystkim, żeby ta młodzież, nasza młodzież miała w Drawsku jak najlepiej, jak najlepsze perspektywy i żeby tutaj zostawała w Drawsku, a nie wyjeżdżała do większych miast. Chciałbym przede wszystkim być zapamiętany z takich rzeczy, że rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki, a na cuda będą musieli Państwo chwilkę poczekać. Dziękuję bardzo. Okej, szanowni Państwo, kolejny. Szanowni wyborcy, nazywam się Katarzyna Kuźniewicz. Jesteśmy na terenie okręgu numer 9, z którego startuję. Jestem nauczycielką od 20 lat i całe moje życie zawodowe poświęciłam edukacji młodych pokoleń. Startuję do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Teraz chciałabym zaproponować swoje zaangażowanie na rzecz całej naszej społeczności, startując w wyborach do Rady Miejskiej. Jestem przekonana, że moje doświadczenie w pracy z ludźmi, umiejętności organizacyjne oraz empatia, którą staram się przekazywać moim uczniom każdego dnia, będą mi bardzo pomocne w podejmowaniu decyzji na rzecz dobra całej naszej społeczności. Chcę być głosem mieszkańców, słuchać ich potrzeb i reprezentować ich interesy. Moje doświadczenie w edukacji nauczyło mnie, jak ważne jest wsparcie w budowaniu świadomości każdego człowieka. Chciałabym działać na rzecz tworzenia warunków do rozwoju naszych dzieci i młodzieży, ale także dbać o dobrostan życia wszystkich mieszkańców naszej gminy. To oznacza inwestowanie w edukację, rozwijanie infrastruktury, wspieranie lokalnych przedsiębiorców i dbanie o nasze środowisko. Jestem tutaj, aby reprezentować Wasze potrzeby i aspiracje. Chciałabym stworzyć przestrzeń do dialogu, w ramach którego każdy może zgłosić swoje pomysły, wyrazić obawy i nadzieje. Razem możemy budować lepszą przyszłość dla naszej społeczności i przyszłych pokoleń. Jezioro Okra znajduje się w moim okręgu i szczególnie chciałabym zadbać o ten teren. Poprawić widoczną tutaj infrastrukturę, zadbać o to, aby mieszkańcy mogli korzystać z niego w pełni, żeby nie zabrakło środków do rekreacji i aktywnego wypoczynku. Te schody są symbolem minionej epoki i myślę, że każdy drawszczanin doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że niezbędne są tutaj prace, aby poprawić ich stan. Dbałość naszego okręgu będzie polegała dla mnie m.in. na tym, aby poprawić infrastrukturę, stan ulic, chodników, ale także zadbać o zieleń, przestrzeń, naszą przyrodę, która jest symbolem Drawska Pomorskiego. Dziękuję za zaufanie i zapraszam do wyborów już niebawem 7 kwietnia. Witam Państwa.
Witam serdecznie, tak wyglądam bez okularów. Próbowałam bez, ale naprawdę słońce było niemiłosierne. To takie trochę było, że mała fupa, ale no nie dało się inaczej, a chciałam na łonie naszego pięknego parku i okolic nagrać właśnie ten film. Cóż mogę powiedzieć też, że jestem strasznie zestresowana i tylko jestem nauczycielem matematyki, informatyki, uczę w zespole szkół, młodzież, ludzi, którzy są tuż przed najważniejszym wyborem, a mianowicie tym, co będą robić w dalszym życiu. Szczególnie na sercu zależy mi ich dobro, wiem, z jakimi problemami się mierzą i chciałabym, oprócz oczywiście wiem, jakie są bolączki potrzeby edukacji i jak się z nimi mierzyć, natomiast też chcemy, mamy gdzieś z tyłu głowy, że żeby Drawsko i rozwój naszej miejscowości polegał na tym, żeby młodzi ludzie, którzy skończą studia, pięknie się wyedukują, upragniony zawód zdobędą, żeby chcieli po prostu tutaj wracać. Bo jest do czego wracać i po Jeziorze Drawskiej jest pod tym kątem wyjątkowe, nie bezprzecznie użyję tego słowa, z pełną premedytacją na skalę naszego kraju. Trochę głos mi drży, ja bardzo Państwa przepraszam. Na uczniów na pewno już przy tablicy będę patrzyła bardziej przychylnym okiem. I tak, pytania w milionerach też z działu matematyki przychodzą mi bardzo łatwo z fotelu, natomiast rozumiem graczy, co muszą przeżywać. Koleżanki już powiedziały wszystko, wyjęła mi od razu wychodzenie ze strefą komfortu, ale startując tutaj w wyborach do Rady Miejskiej, z takiej strefy komfortu troszeczkę wychodzę. Też chciałam powiedzieć, dlaczego się na to zgodziłam. Dlatego, że i zdecydowałam, ponieważ postawa Krzysztofa, opinie o nim, bo nie znam się zbyt długo, rozmowy także innych osób, bo oczywiście, wybacz, zasięgnęłam języka. Przekonało mnie jedno. Krzysztof oprócz fizjologicznego słyszenia, on po prostu słucha. I to słucha aktywnie. Podoba mi się ta postawa i podoba mi się nasz skład. Naprawdę każdy wnosi inny punkt widzenia do rozwiązania jakiegoś problemu. I tutaj właśnie, co to już padło, problem, nie, wyzwanie. I patrząc na problem, nie cedujemy go gdzie indziej, tak? Tylko patrzymy na to, w jaki sposób można rozwiązać wielopłaszczyznowo, bo to jest mega istotne. I pewnie tysiąc rzeczy pominęłam, które chciałam powiedzieć, ale dziękuję bardzo. Okazuje się, że mikrofon potrafi zestresować nawet doświadczonego pedagoga. Ale to tak jak tutaj Kasia powiedziała, to też świadectwo tego, że ci, którzy stoją przed tablicą, rozwiązują całkiem, jeżeli jeszcze są w liceum, to zawsze się zastanawiam, o co tym wszystkim chodzi. Pamiętam to z okresu liceum, nigdy nie wiedziałem do momentu, dopóki nie wróciłem do ławki, gdzie już było za późno. Szanowni Państwo, kolejny okręg numer 10. Witam serdecznie, nazywam się Michał Skrzypczak. Mam wykształcenie wyższe, ekonomiczne, o specjalizacji gospodarka nieruchomościami. Ukończyłem również prawa administracyjne i samorządowe. Prywatnie mam żonę Aleksandrę, dwójkę dzieci. Jestem szczęśliwym ojcem. Mam różne zainteresowania, jak sporty wodne i sporty zimowe. Prowadzę działalność gospodarczą, kierunkowaną na zarządzaniu i technicznej obsłudze wspólnot i nieruchomości. Startuję w wyborach do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. W ostatnich latach nikt nie reprezentował naszego okręgu z wystarczającym zapałem i determinacją, aby konkretnie przedstawić problemy, które są codziennością mieszkańców ulicy Złocienieckiej i Sanowie. Jak na przykład wyczekiwany od wielu lat remont i budowa ulicy Sadowej, modernizacja nawierzchni na drogach wewnątrzosiedlowych przy ulicy Złocienieckiej, bezpieczeństwo przy Krajowej 20, rozbudowa placu zabaw na osiedlu komunalnym, czy choćby modernizacja kotłowni osiedlowej, która mogłaby się przyczynić do znacznego obniżenia kosztów centralnego ogrzewania.
Dlatego tym razem występuję w okręgu numer 10, to jest ulica Złocieniecka i Sadowa, i w sposób merytoryczny i z pełnym zaangażowaniem będę walczył o nasze sprawy. Moja praca zawodowa w dużej mierze polega na rozmowie i kontakcie z mieszkańcami wspólnot mieszkaniowych. I to właśnie dialog z Państwem i zdobytą w ten sposób wiedzę chciałbym przełożyć na konkretne działania dla lokalnej społeczności. Wybory 7 kwietnia. Zapraszam wszystkich serdecznie do głosowania. Dziękuję i do zobaczenia. Serdecznie. Tak jak tutaj powiedziałem, chciałbym w dużej mierze nastawić się na inwestycje w moim obszarze, w obszarze, w którym mieszkam i na potrzebach mieszkańców, również tam zamieszkałych. Oczywiście przychylam się do tych wszystkich pomysłów, chciałbym być zaangażowany w to, co ma być zrobione dla gminy, dla wszystkich mieszkańców, ale jednak w dużej mierze i w ogromny sposób chciałbym się zaangażować osiedle, na którym mieszkam, co mnie wyróżnia spośród kandydatów, którzy kandydują z ulicy Złocienieckiej i Sadowej, to, że nie jestem nauczycielem spośród całej czwórki kandydatów. Włosy no nie tam mają też. Ale też przede wszystkim jestem właśnie mieszkańcem ulicy Złocienieckiej, z którą wiążę swoją przyszłość, bo nie zamierzam nigdzie indziej się przenosić, tam będą dorastały moje dzieci i na tym obszarze chciałbym się skupić. Myślę, że to, że tam mieszkam, to, że znam osoby, które tam mieszkają, w dużej mierze ułatwi mi działanie i ukierunkowanie mnie na potrzeby mieszkańców, sąsiadów, znajomych i wszystkie osoby, które z tym terenem są związane. Z Krzysztofem startuję z tego względu, że jest wspaniała współpraca, miła, lekka, czasem nieprzyjemna, ale przede wszystkim dlatego, że pozyskuje ogrom środków zewnętrznych na inwestycje. Budżety w poprzednich latach, w poprzednich kadencjach zamykały się kwotami 4, 5, 6 milionów rocznie. Teraz wystrzeliły do poziomu 11, zaczynając od 8, 11, 20 kilku milionów złotych rocznie. To jest naprawdę w porównaniu do tego, co było wcześniej, przepaść, jeżeli chodzi o inwestycje. I to jest mój główny powód. Oczywiście współpraca, atmosfera i tak dalej, to są sprawy poboczne, ale inwestycje, poziom ich i ogrom środków, to jest powód, dla którego startuję Krzysztofem Czerwińskim. Zapraszam do głosowania. Powoli zbliżamy się do końca. Całe życie, że mamy tylko tyle okręgów, co mamy. Okręg numer 11. Nazywam się Daniel Puchalski i jestem kandydatem do Rady Miejskiej w Brawsko-Pomorskim z ramienia Niezależnego Komitetu Wyborczego w okręgu numer 11. Okręg ten mogę uznać za swój rodzinny. Przez ponad 20 lat mieszkałem w Kornotopie, w mojej ulicy dalej tam mieszkają. Jestem też absolwentem szkoły podstawowej w Lęku Drawskim. Do tej szkoły też wracałem również po jej ukończeniu w różnych szkołach i ochotach. W kościele w Lęku Drawskim, do którego roku przyłożyłem swoją małą cegiełkę, brałem ślub. Tutaj też uczyłem swoją starszą córkę. Uwielbiam też zagłębiać się w historię tego obszaru, o której wielokrotnie pisałem na łamach odwalnej strony internetowej. Posiadam też doświadczenie zawodowe, ściśle związane z samorządem, które na pewno będę mógł efektywnie wykorzystywać w pracy radnych. Mam wiele pomysłów związanych z tym obszarem, jak mógłby funkcjonować, niedługo też będę je systematycznie przedstawił. Najważniejsze jest jednak dla mnie to, co jest fundamentem współpracy każdego radnego. To jest dbanie o dobro wspólnoty oraz nawiązywanie więzi z mieszkańcami, słuchanie ich i pomaganie im w interweniowaniu ich problemów. Czasami są to sprawy bardzo poważne, jak choćby przykład z Mielenka Brawskiego, gdzie ma powstać kolejna uwalnia kruszy. Czasami są to sprawy zupełnie błahe do załatwienia od rynku. Właśnie tak przede wszystkim ze swojego rolę jako radnego.
człowieka słuchającego ludzi, pomagającego i nie interweniującego w ich imieniu. Jestem otwarty na dialog, współpracę z Wami i chcę razem z Wami budować do przodu. Szanowni Państwo, Daniel Wychowski, to jest przykład człowieka, który pomimo najważniejsze swoje życie, tak naprawdę ten kościół w Mielańku to jest w 95% jego rola, bo napisał projekt rozliczony, zaangażował się i od wielu, wielu lat, a od 5, gdzie mam okazję współpracować zawodowo, realizuje programy i projekty w Ośrodku Kultury. No więc proszę Państwa, ja się może trochę inaczej jeszcze przedstawię. Mam 39 lat, pochodzę z Konotopu, obecnie mieszkam w Drawsko-Pomorskim ze swoją rodziną, z dwoma córkami i małżonką, ale cały czas wracam do tego mojego okręgu, który jest dość bardzo specyficzny, bo chyba to jest 1/4 powierzchni gminy, to są miejscowości od Ustowu, Pożołędowo, od Ziemska po Karwice. Specyficzny też pod innym kątem. Mianowicie takim, że większość obszaru to jest obszar, w którym gmina nie ma za dużo do gadania. Jest to obszar, w którym gmina nie ma swoich terenów za dużo, bo to jest poligon wojskowy albo lasy państwowe. I niestety bardzo brakuje do możliwości jakiegokolwiek działania, a mieszkańcy tam są. I to jest tak naprawdę coś, co sobie założyłem za główny cel, a więc tutaj bardzo mocna intensyfikacja Krzysztofie, współpracy z wojskiem i lasami państwowymi, totalna. Mamy teraz bardzo dobrą koniunkturę, że tak powiem, bo wiceministrem obrony narodowej jest nie kto inny jak człowiek stąd, z Popczyna, więc myślę, że wiele można rzeczy tutaj potrenować. Zwłaszcza, że już nawet w Mirosławcu mamy społecznego doradcę ministra, także nie są to rzeczy też nie wiadomo jakie i jak ciężkie do uzyskania, myślę. Takie scenerii w ogóle gminy to widziałem także w ostatnim, nawet w Ziemsku, na wieży widokowej zbudowanej przez nadleśnictwo. Tam jakiegoś projektu, jest już piękny plac zabaw zbudowany przez gminę. Miejsce, gdzie można rozpalić ognisko, wiata biwakowa, wieża i plac zabaw dla dzieci. No, sobota, niedziela, piękne miejsce na spędzenie czasu wolnego. I myślę, że takich miejsc powinno powstawać więcej właśnie w synergii tych trzech podmiotów. Dużo tam nie możemy zrobić, ale możemy dużo naciskać, jeżeli chodzi o mój okręg wyborczy. Możemy jednak coś zrobić, jeżeli chodzi o Jankowo. Możemy w końcu poprawić tam drogę jakoś, chociażby swoją własną zbudować. Niekoniecznie patrzeć się na powiat, bo takie możliwości być może się otworzą. Jest dużo pomysłów. Jest dużo pomysłów, jeżeli chodzi o infrastrukturę edukacyjną, bo mamy szkołę podstawową w Mielęku, która jest perełką, tak naprawdę, jeżeli chodzi o edukację. Natomiast potrzeba tam trochę infrastruktury sportową zainwestować, zdecydowanie, zwłaszcza tą na otwartym powietrzu. Trzeba także wiele innych rzeczy zrobić, jakby świetlica w Mielęku, ale to już kiedy indziej powiem, już na spokojnie. Bo Krzysztof zaraz to nie zabawi. Szanowni Państwo, kolejny okręg. Nazywam się Regina Malet. Kandyduję w wyborach do Rady Miejskiej w Drawsku-Pomorskim. Kandyduję z Komitetu Wyborczego wyborców Krzysztofa Czerwińskiego. Jestem osobą powszechnie znaną z działalności i pozyskiwania różnych inwestycji i dołożę wszelkich starań, aby poprawić w dalszym ciągu naszą infrastrukturę drogową, jak i wizerunek naszych małych miejscowości. Startuję z okręgu wyborczego numer 12. Regina Malec. Szerzej znana jako księdza zamiast. Dzień dobry Państwu, nazywam się Regina Malec. Te moje przedstawienie to by zdobyło pierwsze miejsce w nominacji Oscarów. Nie lubię, zresztą widzieliście Państwo, jak jestem bardzo stremowana, ale tutaj, tu nie. Po prostu nie. Cóż mogę powiedzieć o sobie? Jestem sołtysem w
wsi Zarańsko od 11 lat. Nie, że się chwalę, ale Zarańsko przewróciłam do góry nogami. Bardzo się staram dbać o nasze małe ojczyzny, takimi jakimi są sołectwa. Przede wszystkim zależy mi na dbaniu o starszych ludzi. Bardzo ich szanuję, zresztą mam to zakorzenione i przekazane od swoich rodziców. Bardzo również dbam o mieszkańców moich najmłodszych i cóż jeszcze mogę powiedzieć. Będę się starała, bo jak zwykle głównym takim dylematem naszym są drogi. No, w Zarańsku już mamy tak ładnie, muszę Państwu powiedzieć. Tutaj udało mi się namówić Pana Burmistrza i naszą Radę, żeby zrobili nam drogę wewnątrz osiedla, także już mamy pięknie, ale dalej będę walczyłam, prawda, Panie Burmistrzu? Walczyłam. No cóż jeszcze mogę powiedzieć, no dołożę wszelkich starań, żeby nasze miejscowości, nasze wsie piękniały, a naprawdę pięknieją. I jeszcze co mogę podkreślić, bo podkreślam to na wielu spotkaniach, że burmistrz jak powie nie, to jest nie, a jak powie tak, to jest tak. Także jest osobą kompetentną i rzeczową. Proszę mi wierzyć, naprawdę, nie obiecuję, tylko realizuję, z czego bardzo ja się cieszę. A tutaj również chciałabym nadmienić, że bardzo dobra jest współpraca między nami, radnymi, sołtysami, burmistrzami. No, stanowimy taki naprawdę fajny, wspaniały organ i realizujemy postulaty naszych mieszkańców. I z tego miejsca chciałabym wszystkim tutaj Państwu podziękować i przede wszystkim moim kolegom i koleżankom, jak i również Panu Burmistrzowi. Szanowni Państwo, kolejny okręg. Szanowni Państwo, nazywam się Jan Tędek i najbliższy wybory samorządowe startuję do Rady Miejskiej Drawsko Pomorskie. O mandat radnego Rady Miejskiej Drawsko Pomorskie ubiegam się z okręgu nr 13 z Komitetu Wyborczego Krzysztofa Czerwińskiego. Okręg nr 13 obejmuje miejscowość Tęczyn, Przytoń, Kartno, Kiełbin, Przystany, Rydzewo, Nętno, Lasocik, Żółte i Żółci. Mieszkańców tych miejscowości zachęcam do oddania głosu na moją osobę. W kończącej się kadencji pełniłem funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Była to kadencja niezwykle trudna, zawiła, niemniej jednak udało nam się zrealizować wiele inwestycji. Były to inwestycje wodociągowe, kanalizacyjne, drogowe. Kończąca się kadencja to bardzo duża liczba inwestycji. Większość tych inwestycji zrealizowana została z uwagi na to, że mogliśmy pozyskać środki zewnętrzne. Szanowni Państwo, z zawodu jestem strażakiem. Pełnię funkcję dowódcy zmiany w Państwowej Straży Pożarnej, a także udzielam się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydze. Pracę swoją traktuję jako służbę. Jako służbę traktuję również pełnienie funkcji mandatu radnego i taką usługę mam oferuję. W nadchodzącej kadencji szczególną uwagę chciałbym poświęcić kończeniu inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz poprawie infrastruktury drogowej, która w ostatnim czasie została mocno zdegradowana. W nadchodzącej kadencji mam wiele pomysłów na poprawę integracji społecznej i to chciałbym Państwu zaoferować. Zapraszam Państwa do udziału w wyborach samorządowych 7 kwietnia. Dobry wieczór Państwu. Jak zauważyliście, nazywam się Adam Gędek i też jestem zastosowany tak jak moi poprzednicy. W zasadzie w tym filmiku większość powiedziałem, natomiast chciałbym dodać coś o sobie. Jestem szczęśliwym ojcem i mężem. Moja małżonka siedzi tutaj, moja córeczka jest w domu, ma 11 lat. Jestem spełniony w swoim życiu zawodowo również, ponieważ moja ścieżka kariery dotyczyła się dla mnie satysfakcjonująco. Spełniłem się w swojej pracy jako strażak. W ostatniej kadencji, w zasadzie w dwóch ostatnich kadencjach byłem przewodniczącym Rady Miejskiej i muszę Państwu przyznać, że
praca w tej Radzie była naprawdę bardzo dobra, dawała dużo satysfakcji i ta ostatnia kadencja, w której burmistrzem był Krzysztof, muszę przyznać, że była najbardziej udana z kadencji, w której miałem przyjemność pełnić funkcję radnego. Najwięcej inwestycji, kwoty są porażające. Wszyscy Państwo widzieliście, jak duże środki zostały zainwestowane, bo tak naprawdę one poszły w infrastrukturę. A większość tych pieniędzy zostało pozyskane i tylko dlatego wychodzą nam takie duże liczby. Dlaczego zdecydowałem się kandydować z Krzysztofem i z jego komitetu wyborczego? Ponieważ mam porównanie i uważam, że to jest osoba jeszcze młoda, jeszcze pełna zapału, jeszcze pełna zapału i ma wiele pomysłów. Są ludzie, którzy mówią, że płacą, ale tylko mówią, a są osoby, które mówią, że płacą i płacą. Krzysztof jest taką osobą, która mówi, że coś się da zrobić i to rzeczywiście da się zrobić. Jeżeli czegoś nie da się zrobić, to mówi to ludziom otwarcie i tak trzeba robić po prostu. Trzeba być szczerym w tym, co się robi. Zapraszam Państwa na wybory 7 kwietnia. Ja kandyduję co prawda z obszaru wiejskiego, północnej części gminy. To są miejscowości, które już wymieniałem wcześniej. Łabędzie, Rdzewo i tak dalej. Natomiast zachęcam do głosowania na tych kandydatów, których Państwo tutaj widzicie, bo stanowimy naprawdę fajny zespół. Jak widzicie, potrafimy luźno rozmawiać, potrafimy się uzupełniać. Mamy ludzi przekrój całego społeczeństwa. Mamy lekarzy, nauczycieli, mamy przedsiębiorców, mamy służbę zdrowia, mamy edukację, mamy bezpieczeństwo publiczne, mamy administrację publiczną. Tak naprawdę to jest kompleksowa usługa. Tylko w takim składzie wydaje mi się, że możemy tę gminę dalej rozwijać. Zapraszam Państwa do wyboru. Z punktu widzenia niewielkie inwestycje mogą zdecydowanie poprawić komfort życia naszych mieszkańców. Uważam, że na ten moment najistotniejsze jest to, abyśmy wszyscy czuli się bezpieczni. W związku z tym najważniejszym aspektem mojej kandydatury jest kontynuacja wyświetlenia terenu gminy oraz bezwzględnie poprawa infrastruktury drogowej. W przyszłej kadencji chciałabym się skupić na życiu kulturalnym i społecznym seniorów naszej gminy. Podczas wielu odbytych spotkań i rozmów widać lukę w tym obszarze. Niejednokrotnie osoby te starsze, czasami samotne, nie wiedzą, co zrobić w wolnym czasie, w związku z tym uważam, że trzeba by było bardzo poruszyć kwestię związaną z wykorzystaniem ich wolnego czasu oraz ich potrzeb wynikających z racji wieku. Ponadto jako mama chłopca zaczynającego przygodę ze szkołą widzę, jakie jest wiele potrzeb związanych z uatrakcyjnieniem pobytu dzieci w szkole, mając oczywiście na uwadze ich zdrowie oraz bezpieczeństwo. Uważam, iż jest to niezbędne i konieczne, gdyż nauka poprzez zabawę daje najlepsze efekty, uczy cierpliwości, a tak kształtuje charakter. I nad tym obszarem również chciałabym się skupić, gdyż dzieci są naszą przyszłością, a teraźniejszość wytycza im kierunki. Wierzę, że tym razem również uda mi się być Waszym głosem i razem z Państwa pomocą osiągniemy sukces w realizacji zamierzonych celów. Jednocześnie serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach samorządowych 7 kwietnia. Dobry wieczór. Proszę Państwa, ja się nie stresuję, ja się nie stresowałam, ja po prostu miałam chyba najbrzydszą pogodę z nas wszystkich. Chyba to było widać. Ja dodam tylko, że ja w tym roku kończę 40 lat. Nie widać, wiem. Natomiast, drodzy Państwo, ja już więcej nie będę mówić tutaj o sobie. Ja przepraszam, że stoję tyłem do moich kolegów. Natomiast chciałabym Państwu powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. O Tobie, Krzysztof. Tak, te 5 lat pokazało, że prawda i wzajemny szacunek do siebie nawzajem przynosi naprawdę ogromne korzyści. Te korzyści przynosi każdemu, bez znaczenia, czy to jest mieszkaniec miasta, wsi większej bądź wsi mniejszej. I ja wiem, że ja mogę przyjść zawsze. Krzysztof udaje, że go nie ma, ale i tak wszyscy wiedzą, że on tam jest. I z nim można po prostu porozmawiać jak z przyjacielem. Tego brakuje. Brakuje nam tych rozmów, tej serdeczności.
I nawet jeżeli Krzysztof powie, że no sorry, nie, no to nie, to wychodzimy wszyscy i wiemy, że po prostu nie da rady. I tyle. No i co, ja chciałabym zaprosić Państwa do udziału w wyborach 7 kwietnia. To jest nasz kandydat, to jest nasz numer 1. Ja jestem numerem 14, trochę daleko, ale też liczę, że będę numerem 1 u siebie w okręgu. No i drodzy Państwo, no wiesz, tak jak Wam podpowiada to, co widzicie tam, te cyfry, one mówią same za siebie. Kiedyś tego nie było, teraz jest, a może być jeszcze lepiej. Dziękuję. No, szanowni Państwo, na końcu, ale nie ostatni, okręg numer 15. Nazywam się Roman Zdzisław Pady, jestem mieszkańcem Ostrowic. Do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim startuję z okręgu numer 15. Moim głównym priorytetem jest dopilnowanie, aby powstała świetlica w Ostrowicach. Jej zadaniem byłoby planowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, jak i młodzieży, a również byłaby spoiwem dla organizacji działających na terenie Ostrowic. Moim zadaniem na forum Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim jest reprezentowanie społeczności mojego okręgu wyborczego, ich problemów, jak również dopilnowanie odpowiedniego stanu dróg gminnych, jak i dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej. Moje marzenia i zadania, o których mówię, opieram na nowo pozyskiwanych funduszach, które płyną do naszego kraju. I myślę, że nasze marzenia, jak i nowej Rady, będą spełnione. Zapraszam wszystkich wyborców naszej gminy do wzięcia udziału w wyborach 7 kwietnia. Widzimy się w lokalach wyborczych. Dobry wieczór Państwu. Ledwo przeżyłem, bo musiałem wysłuchać wszystkich i myślałem, że nie dam rady, ale jakoś mi się udało. Dziękuję, że tylu nas przyszło. Myślałem, że będzie z dwie osoby, bo z początku nikogo nie było. Czyli mamy wyborców. Widzę, że wszyscy są zadowoleni. Tego sobie życzmy. Ja mogę obiecać, że jestem gotowy do współpracy nie tylko z okręgiem numer 15, również ze wszystkimi okręgami naszej gminy, z nową radą, jeżeli by tak przyszło. No i cóż tutaj, wszystko zostało powiedziane na temat i starej rady, i rady przyszłej, no i przyszłego burmistrza. Muszę powiedzieć to, że żeby nawet nie chciał. To jest człowiek, którego poznałem 5 lat temu jako burmistrza i nie spodziewałem się, że tak można działać. No, jest konkretnym człowiekiem, lojalnym w stosunku do rady, nie obiecuje nic nigdy, nie rzuca słów na wiatr i no myślę, że nic się nie zmieni, może być tylko lepiej. Także proponuję, żebyśmy zagłosowali na niego, jak i również na tą radę, którą na tych przedstawicieli nowej rady myślę. I okręg ten również. Także dziękuję bardzo i życzmy sobie wszystkiego najlepszego. Do tego 15-odcinkowego miniserialu. Mam nadzieję, że daliście radę to dźwignąć, wysłuchać i macie tę wiedzę, ale obiecałem Wam kwestię wyjaśnienia okręgu numer 2. W tym okręgu widzieliście Państwo, my nie wystawiamy naszego kandydata z bardzo prostej przyczyny. Przez ostatnie 5 lat popracowaliśmy
ze wspaniałą kandydatką, która będzie kandydowała z innego komitetu, ale ma nasze pełne poparcie i właśnie dlatego to też pokazujemy, że potrafimy, pomimo tego, że jesteśmy z różnych komitetów, z różnych ugrupowań, współpracować i popierać tych ludzi, którzy pokazują, że naprawdę nie jest ważne skąd jesteś, skąd kandydujesz, tylko co chcesz zrobić. Joanna Orzechowska. Więc, szanowni Państwo, bardzo krótkie podsumowanie. Ja naprawdę dziękuję, że daliście radę to wysłuchać. Oni naprawdę nie widzieli tych filmów. I w przeciwieństwie do wczorajszej gali oscarowej, wypowiedzi na mój temat nie były reżyserowane. Dziwnie się to słucha, ale przekonali mnie, będę kandydował. Co? Nie wiem, czy moja małżonka, która siedzi tutaj obok Ewy, będzie taka szczęśliwa, bo to wyjdzie na to, że kolejne 5 lat nie będzie mi w domu. Nie wiem, czy już się przyzwyczaiła, ale mam nadzieję, że pokazaliśmy Państwu tak naprawdę to, co chcemy zrobić, co da się według nas zrobić i co przy wsparciu tych ludzi i wszystkich, z którymi my potrafimy rozmawiać. My się naprawdę nie obrażamy na nikogo, na żadną stronę, lewą, prawą, centro, jakąkolwiek inną, czerwoną, zieloną, żółtą, to nam nie przeszkadza. Ja przez te 5 lat, które miałem przyjemność być w tym miejscu, w którym jestem, stwierdziłem, że reprezentuję każdego mieszkańca, od lewej do prawej strony, nazwijmy to sceny politycznej, jakbyśmy to tego nazwali. Naszym zadaniem jest to, żeby to miasto i ta gmina rozwijała się jak najlepiej. Nieważne, kto jest na górze, nieważne, kto jest z boku, ważne, skąd można wytrzasnąć na to pieniądze. To jest najważniejsze zadanie. Jeżeli ktoś tam u góry chce sobie przykleić do tego medal, proszę bardzo. Jeżeli w związku z tym powstanie u nas kolejna droga, kolejny stadion, kolejny zakład pracy, czy kolejny ośrodek zdrowia, pisze się pod tym dwoma rękoma, nieważne, kto z drugiej strony będzie. Proszę mi wierzyć. I cóż, szanowni Państwo, ten czas jest dla Was, jeżeli jesteście w stanie jeszcze cokolwiek z siebie wydobyć i nie zanudziliśmy Was, to jest ten czas na pytania do mnie, do naszej grupy tu. A jeżeli by się okazało, że nie będzie, to zawsze jest możliwość pójścia też na kawę, herbatę, ciasto, porozmawiania z nami w kuluarach, spokojni, bez mikrofonu. Na razie, Agnieszka, weź też środka, weź, nie chowaj się, zapraszamy. Ja. Szanowni Państwo, słuchamy. Jasne. Chciałam skorzystać z okazji, ponieważ mamy ustawę. Chyba mnie słychać. Nie. Okej. Chciałam zapytać, czy istnieje taka możliwość, bo w tej chwili już mamy na terenie naszego województwa uchwałę antysmogową, jeśli dobrze pamiętam. Czy przewidujecie na przykład, czy jest taka możliwość, żeby w ramach budżetu gminy, nie tego jakiegoś centralnego wsparcia, jeszcze dodatkowe środki przeznaczyć na wsparcie dla mieszkańców. Zwłaszcza, że w gminie Drawsko jest bardzo dużo tych terenów wiejskich i to są stare budynki. O jakim wsparciu Pani mówi? Dofinansowania. Do czego? Pieców, głównie pieców, tak? I czy jest taka możliwość? Bo z tego, co się orientuje, no to tam w zależności od dochodów nie można uzyskać 100% wsparcia na zmianę tego. Tak, szanowni Państwo, to żadne nową. Taki program istnieje w gminie od 3 lat. Obwarowany jest on pewnymi przepisami, o której Pani mówi, czyli kwestia dochodowości i poziomu dochodów. Obejmuje zarówno możliwość wymiany pieców, dofinansowania do wymiany pieców na nowej generacji, jak również to, co mówiłem już wcześniej, czyli ten nowy program dotyczący ciepłego mieszkania i czystego powietrza, bo to są dwa różne programy. Wspólnot też, mieszkań też. Już. Również. Na chwilę obecną ciepłe mieszkanie. Nie ma różnicy, czy to jest teren wiejski, czy teren miejski. Zasady są jedne dla wszystkich. Okej, ale czy
No bo nie ma dofinansowania w 100%. Nie będzie. I nie będzie. Okej, to ja mam pytanie. Jak Państwo widzicie, bo to jest egzekwującym, że tak powiem, realizację wymiany pakietu, bo my mamy do 2028 roku generalnie, tak? Nie. Od stycznia 2024 już w zasadzie nielegalnie używamy stałych pakietów. Dobrze to zrozumiałam? Nie. Nie, absolutnie nie. Przepraszam, to nie pan odpowie. Jeszcze mam kolejne pytanie. Czy jak państwo poradni przyszli kandydaci? Nie wiem, czy to należy do zadań Rady Gminy, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważny element, żeby komunikować takie zmiany, bo nie, czy wszyscy rozumieją, na czym polega ta zmiana i jakie ma konsekwencje dla mieszkańców i żeby komunikacja, ja się nie orientuję, jestem wcześniej urodzona, więc nie rozumiem, która strona należy do gminy, DSI, kto tym zarządza, ale na przykład brakuje mi czegoś takiego jak takich prostych komunikatów i informacji, że zmienia się to, to i to. Tak, państwo, mieszkańcy nie są zobowiązani, właściciele domu. Może to jest banalne, ale wydaje mi się, że to jest niezmiernie istotny temat, żeby w taki prosty sposób komunikować to. Informacje przez komunikację. Znaczy ja powiem, postaram się... Ja mam prośbę, jeżeli... Nie chodzi o takie proste, tak? Prosty, krótki komunikat. Okay. Przepraszam, tak jak pan doktor się wypowiadał, mam postulat, żeby został pańskim rzecznikiem. Mimo, że jest świetnym lekarzem. Ja powiem w ten sposób. Pan prosty sposób powiedział co, kilka najważniejszych rzeczy. Nie da odpowiedzieć. Na pana temat. Nie, ma szansę. Zaprosił pan. Ale wiem, znamy się na tyle, że ja wiem, jak są pytania z tej strony, nigdy nie jestem w stanie odpowiedzieć. Znaczy ja bym chciała, żeby pan odpowiedział. No to proszę dać mi szansę. Zacznę od tego, że ja bym wolał, żeby Robert został w tym miejscu, w którym jest, bo tak się składa, że my rozpoczynaliśmy naszą karierę zawodową w 1988 roku na tym samym oddziale, w tym samym szpitalu. Dokładnie. Natomiast Robert w tym jest o wiele lepszy i wolałbym, żeby został tam, bo możemy czasami korzystać z jego. Natomiast odpowiadając na pytanie. W tej chwili te programy, które mówią o kwestii wymiany ogrzewania, są finansowane. Natomiast ja jestem bardzo ostrożny, to jest moje prywatne zdanie, co do implementowania tego na wszystkich aspektach. Już odpowiem dlaczego. Ostatnio, zobaczcie Państwo, było bardzo dużo dofinansowań do kotłów na pelet, na tak dalej. Część ludzi skorzystała z dofinansowania, wymieniła źródła ciepła, a potem się okazało, że na rynku nie ma opału, bo jest tylko jeden rodzaj opału i okazało się, że pelet, który normalnie kosztował tam 900 zł za tonę, wystrzelił do 3,5 tysiąca czy 4 tysięcy za tonę. Więc patrząc z perspektywy naszej gminy, specyfiki gminy, czy zamożności społeczeństwa, ja jestem bardzo ostrożny i mówię to z pełną świadomością tego, co mówię, rezygnacji z tych pieców, które funkcjonują na dzień dzisiejszy. Bo mam z tyłu głowy to, że to, co się dzieje, to, co pokazuje specyfika naszego regionu i tych wszystkich zmian, spowoduje odejście od tego tematu. Proszę mi wierzyć. Mówiło się o tym, że jest dofinansowanie do pieców gazowych, przechodźmy na piece gazowe, to jest ekologiczne i tak dalej. W chwili obecnej mówi się, że w 35 roku mają być już niesprzedawane piece gazowe. Więc pytam się, na co mamy przejść? Pompę ciepła? Tylko, że w tej chwili ludzie, którzy pomontowali pompy ciepła, ja nie jestem przeciwnikiem, żeby była jasność. Natomiast przy obecnym stanie prawnym, ostatnia rzecz, może się narażę tutaj z niektórym, ale ostatnia rzecz, to jest ta, którą dzisiaj namawiał wszystkich do nagłego przechodzenia na nowe źródła energii. Naprawdę. Jeżeli chodzi o kwestię przekazu informacji, przyjęliśmy do wiadomości, natomiast jeżeli ktokolwiek wejdzie na stronę naszego urzędu gminy, w zakładce dotyczącej ekologii czy tym, są te informacje. Tylko dokopanie się tego, krótki komunikat, tak? Komunikaty są. Miła Pani, to nie jest akurat, jeżeli chodzi o kwestie wymiany źródeł ciepła ustawowe, to nie jest zadanie gminy. Rozumiem, przyjmiemy do wiadomości, takie informacje będą funkcjonowały. Co więcej, chciałbym Państwu poinformować albo przypomnieć, że jest u nas coś takiego, funkcjonuje to w chwili obecnej, jak system powiadamiania, jeszcze system informacyjny. K
każda osoba posiadająca numer telefonu może się u nas zarejestrować, podać ten numer telefonu. Każda informacja, która wychodzi od nas, dotycząca wielu rzeczy, czy spotkań, czy imprez, czy ważnych rzeczy, ostrzeżeń, czy elementów właśnie tego typu, jest przekazywana w formie tekstowej na telefon. Wystarczy podać sobie numer telefonu. Proszę z tego skorzystać, to Was nic nie kosztuje. Okej, to mam jeszcze jedno pytanie. Gdyby, no bo pewnie będziemy się dążyć do wymiany na taką ciepło i tak dalej, czyli ochrona środowiska i tak dalej. Bo nie wiem, czy jest taka możliwość na poziomie gminy. Też bardzo dużo się słyszy na temat tego, że no nie jak Państwo, ale ja na przykład nie mam też pojęcia na temat tego, czym się kierować przy wyborze wykonawcy sprzedającego pompę ciepła. Czy jest możliwość na poziomie Rady Gminy, nie wiem, czy nie Rady pewnie do Rady Gminy, żeby technicznie... Już opowiadam. Nie. Nie. Nie, to nie dlatego, że to jest nasze zadanie, tylko że, szanowna Państwo, szanowna Pani, powiązanie samorządu z firmami prywatnymi jest elementem delikatnie powiedzmy, nie, to nawet nie mówimy tu o korupcji, tylko mówimy o kwestii tego, że musielibyśmy Państwu pokazać konkretne rozwiązanie bądź konkretnego wykonawcę. Tego nam nie wolno zrobić. Poza tym umówmy się, tak jak tu siedzimy, chyba nikt z nas nie jest specjalistą od instalacji pomp ciepła. Ja naprawdę chciałbym, żebyśmy wszyscy tak naprawdę rozmawiali z fachowcami w danej dziedzinie. Nie tymi, którzy zadzwonią z informacją, że mają fotowoltaikę, pompę ciepła, nie wiem, lot w kosmos, coś w tym stylu. Bo to są firmy, które chcą zarobić. Najlepszym elementem jest naprawdę skąd... Nie, z naszej strony nie ma możliwości stworzenia, na przykład, jeżeli Pani pyta o to, żeby na stronie wskazać iluś wykonawców według nas polecanych, nie. Absolutnie nie. Nie, ale ja tylko pomyślałam, że gdy wiecie, do kogo dotrzeć... To nawet jeżeli wiemy, do kogo dotrzeć, to tego się Pani od nas nie dowie. Po prostu. Z bardzo prostego powodu, że potem jesteśmy narażeni na zarzuty lobbowania jakiegoś przedsiębiorcy. Nie. Okej, okay, to mam jedno pytanie. Co dalej? Tylko nie wszyscy nas. Nie musimy się bać, że wyśle Pan drony i będzie Pan... Nie, absolutnie nie. Drony mamy, ale to one są wykorzystywane obecnie w celu przede wszystkim razem z grupą medyczną, z grupą poszukiwawczą w celu poszukiwania osób zaginionych. I na tym się skupiamy. Nie będziemy szukali zaginionego komina. Słucham. Kto tak powiedział? Pani Stosiu, powiedziałem o wielu aspektach tego, między innymi o drogach. Tak jak mówiłem, dokumentacja na ulicę Słowiańską jest. Natomiast, szanowni Państwo, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, o jakich pieniądzach mówimy. Sadowa, o której mówiliśmy, wyjście z miasta, to jest 20-25 milionów złotych. Szacowane. Słowiańska, nie będę złym prorokiem, ale zakładam, że około 12-13. O takich pieniądzach mówimy. Dlatego wybaczcie Państwo, bo czasami spotykamy się z mieszkańcami, którzy mówią, słuchajcie, to nam zróbcie kilometr, dalej tam dwa. To nie są niewielkie pieniądze. Ostatnio rozmawiałem z Panem, który powiedział, że on wyrówna drogę za 3000 do 5000. Ja mówię, wie Pan co? Ja Panu dam dzisiaj te pieniądze. Dzisiaj z własnej kieszeni, nie narażając gminy na to. Proszę tylko to zrobić. Bo 3000 zł przy obecnych cenach to jest mniej więcej jakieś 8 godzin pracy sprzętu jednego. Zgadzasz się ze mną? No. Mamy przedsiębiorcę, który się tym zajmuje. Czesław, powiedz, że mówię nieprawdę. Nie, oczywiście, takie są w tej chwili koszty, więc tak naprawdę to nie jest, szanowni Państwo, złośliwość z naszej strony albo kwestia, że nie wiem, tej miejscowości nie lubimy, a tamtą lubimy. Tylko zobaczcie, co się wydarzyło na przykład w tym roku, po tej ilości opadów, którą mieliśmy, którą tak naprawdę, jak dobrze pamiętacie, od 2012 roku nie było takiej ilości wody. My mamy zniszczone mniej więcej 80% dróg gruntowych w chwili obecnej. I trzeba teraz wybrać, którą pierwszą, a którą zostawić. Proszę bardzo, Pani Stasiu, zadeptak. Okej. Natomiast nie, szanowni Państwo, założenie tej kadencji, założenie tych rozmów było takie, że jeśli wchodzimy w jakąś część miasta,
postaramy ją się zamknąć. Tak było z osiedlem na ulicy Stanisławskiego Wiremskiego w Tkiewicza, tak? Ten obszar został rozpoczęty i zamknięty, nie musimy tam wracać. Musimy jakoś to wybrać. To jest tak jak w domu. Jak się ma 4 pokoje do remontu, to trzeba zrobić łazienkę. No proste, tak? Coś, co jest najważniejsze. Potem kuchnie, pokoje sobie poczekają. U mnie jeden czeka 20 parę lat, więc spokojnie, może poczekać dalej. Słucham dalej. Rozumiem, że serial wykończył. Czyli szanowni Państwo, to może inaczej. Zapraszam na kawę i ciasto i tam będziemy rozmawiali dalej w przyjemnej atmosferze, wspomagani węglowodanami. Ja mówię, że jest to, ale bardzo przyjemnie rozmawiać. Dziękuję Państwu, zapraszamy na wybory.